albo dobry wieczór. Dobry wieczór. Kod dobry. Czy ktoś z nami jest? Czy ktoś nas słyszy? Z tym widokiem to można nie przesadzać, ale jak będziecie nas widzieć, to będzie nam tylko miło, ponieważ będzie taki moment, kiedy będziemy do was, wam coś pokazywać, więc dobrze byłoby, gdybyście przynajmniej tamto, co będziemy pokazywać, widzieli. Tak, Tak, słuchajcie. tak. Bo Anna jeden już, jak sama liczba wskazuje, pierwsza napisała, że słychać. To dobrze, cieszymy się bardzo. Jeszcze Oj, to prosto z Trójmiasta po prostu. Okej. chwila poczekania na tych, którzy dołączają do nas. Jest 19:01 we wrześniu, więc to jest pewnie też taki czas, kiedy dopiero się rozpoczyna ten pierwszy oddech po wszystkich zajęciach szkolnych. Więc dzień dobry Mariola i cieszymy się, Danuta, że słyszysz. To dobry objaw, znaczy wszystko działa. Okej. I Poznań. Tak, dzień dobry. Słuchajcie, to żebyśmy nie czekali tak na pusto, to parę rzeczy organizacyjnych. Dla tych, którzy biorą udział w projekcie Zapewne Przyszłość, w ramach którego się tutaj spotykamy i w ramach którego robimy ten webinar, wrzucam, słuchajcie, link do ankiety z listą obecności. I to jest tylko dla tych, którzy są zaprogramowani w Przyszłość. Więc jeżeli ktoś nie jest w tym projekcie, nie wypełnia tej ankiety, bo nie jest mu potrzebna, ale ci, którzy są w projekcie, wiedzą, że muszą też spotkania webinarowe, w cudzysłowie, zaliczyć, więc wrzucam wam link do listy obecności. Jeszcze chwilę poczekamy. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim, którzy do nas dołączają w tym momencie. Jak tak patrzę na listę, to i sobie zaglądam, kto tam jest pod spodem, to myślę, że z niektórymi na pewno nie spotkamy się pierwszy raz, jeśli nie z większością. To możecie też, słuchajcie, napisać na czacie, jeżeli jesteście po raz kolejny, to można napisać, a jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to też niech nam napisze, bo to też będzie bardzo miła informacja. Że ktoś tak tutaj do nas trafił. No, u góry na czacie macie podwieszoną listę obecności, dlatego jak będziecie dużo potem pisać, to zawsze ją znajdziecie na wierzchu. To jest Chyba fajne. przypniemy, co będzie równie ważne, jak na przykład zaświadczenie, to też może się okazać, więc jestem już po raz kolejny. Danuta, tak czuliśmy. Anna to jest chyba nasza stała bywalczyni. Pierwszy raz z ciekawości, no to O, świetnie. to ciekawe. Anna, bardzo nam miło. Bardzo nam miło i będziemy pewnie nie słychać nic. Anna, nie płuć. Jeżeli nas, a to jak nas nie słyszy, Napiszę. tak. Wejdź i we. A dla tych, którzy mieliby problemy z dźwiękiem, to taka najprostsza metoda to jest odświeżenie na pewnej strony, a jeszcze prostsza metoda często to jest włączenie i wyłączenie mikrofonu, to też często działa, ale odświeżenie strony wyjdź i wejdź to jest jedno z tych rzeczy, która po prostu pozwala wszystko odświeżyć i zazwyczaj pomaga na takie bolączki. A tym można wejść po prostu z innego urządzenia, na przykład ze smartfona. Wierzymy, że się uda. No dobrze, Krzysztof, chyba będziemy powoli zaczynać, co? To startujemy, tak jest, kodnikowo. Jeżeli nas już oglądaliście z Krzysztofem, to wiecie, że mamy tempo żółwia. Ono nie jest, mam nadzieję, zanudzające, ale jest takie krok po kroku. I my się staramy nie spieszyć i taką, znaczy, czasem się w życiu spieszymy, ale taką filozofię staramy się przekazywać i siebie też tego uczyć, takiej uważności i powolności po to, żeby właśnie tę uważność zachować. Więc będziemy, o super, ktoś tam, Ania, dobrze, mam tak. nadzieję, że tempo żółwia, że to było super na tempo żółwia, więc takiej właśnie uważności będziemy też się tutaj wspólnie, mam nadzieję, z wami uczyć, bo jej nigdy za wiele jest bardzo potrzebna, a dzisiejszy temat jest taki, że chcielibyśmy, żeby wszyscy się nim
zachwycili i przystąpili do kodwika, o którym dzisiaj będziemy z Krzysztofem opowiadać, więc zależy nam na tym, żeby wszyscy poczuli się ukontentowani i żeby się poczuli zaopiekowani i poczuli, że na pewno dadzą radę, bo to jest dla nas jakby cel tego też spotkania. Spotykamy się, tak jak mówiłam, w ramach programu Zaprogramuj Przyszłość. To jest projekt, który realizujemy z naszym partnerem, my jako Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog realizujemy z naszym partnerem Politechniką Łódzką. To jest projekt, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, więc taka formalność na początek. I ta lista obecności, która jest przypięta na czacie, którą puszczałam już tutaj chwilę wcześniej, jest dla tych osób, które są za programem Przyszłość, biorą udział w projekcie i w ramach tego projektu jedno z zadań to jest takie, że muszą zauczestniczyć w jakimś webinarze i to jest właśnie ta lista obecności, która to potwierdzi, więc wypełniają tylko ci, którzy biorą udział w Zaprogramuj Przyszłość. Z tego spotkania będzie zaświadczenie, które jest przygotowane i pewnie za chwilę też wrzucę link do niego i też pewnie przypnę, tylko niech ta lista obecności chwilę powisi na tym naszym czacie, żeby wszyscy, którzy potrzebują ją wypełnić, wypełnili na pewno i za chwilę pewnie powieszczę link do zaświadczenia, które będziecie mogli sobie pobrać, zapisać na dysku, kiedyś tam wydrukować, wpisać swoje imię, ono jest przygotowane z wszystkimi informacjami i podpisem. Akurat moim tak się zdarzyło. Słuchajcie, to Krzysztof, chyba się przedstawimy, prawda? A faktycznie, wypadałoby się przedstawić. Dobrze. Ja się nazywam Iwona Wózka-Złotnicka, dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, prowadzę Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog i dzisiaj wspólnie z Krzysztofem mam ogromną przyjemność poprowadzić webinar na taki temat, który sami sobie wymyśliliśmy z Krzysztofem i stwierdziliśmy, że jak rozpoczynać drugą serię webinarów naszych tak zwanych nucowych dla niewtajemniczonych w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, bo poprzednia seria webinarów, zrobiliśmy ich 25, odbyła się w tym naszym covidowym czasie, kiedy szkoły były zamknięte. Byli tacy, i to była między innymi Ania z Łodzi, ja nie wiem, czy ona tutaj nie jest na tym naszym dzisiejszym webinarze, którzy wzięli udział prawie we wszystkich, więc to jest naprawdę szapoba z naszej strony dla was i to jest wielki ukłon, bo ten czas covidowy był bardzo wyczerpujący, intensywny, a byli tacy, którzy z nami byli. Mam nadzieję, że to jest najlepsza też rekomendacja tych naszych spotkań, że one są wartościowe. Mamy taką nadzieję. Myślę sobie, że to spotkanie, które dzisiaj mamy o kodwiku, o tygodniu kodowania, chyba jest najlepszym tematem, jaki sobie mogliśmy wymarzyć na początek drugiej serii webinarów właśnie w ramach Zaprogramuj Przyszłość, bo ten projekt jest poświęcony programowaniu, jest poświęcony kodowaniu, jest poświęcony temu, żeby upowszechniać taką edukację programistyczną wśród młodych ludzi, ale też przede wszystkim nauczycieli, którzy zarażają tych młodych ludzi, więc ten webinar jest dokładnie o tym, jak zarażać innych, nie wirusem covidowym, ale wirusem programowania, więc dzisiaj o tym będzie i Krzysztof, teraz dwa zdania o tobie. Tak, Krzysztof Wyborski i jestem trenerem i jestem związany ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i jeśli chodzi o webinary, które miały miejsce w okresie edukacji zdalnej, to głównie moimi gośćmi byliście w piątki i zawsze nie umiałem wyjść z podziwu, że te piątki po prostu 2 godziny, pewnie by było więcej, też jeszcze dłużej byście zostali od 19 do 21, spędzaliśmy razem i testowaliśmy, sprawdzaliśmy różne rozwiązania, różne narzędzia, od Scratcha po sztuczną inteligencję i się działo. Więc jest mi miło, że startujemy z nową odsłoną i taką kodwikową, czyli o czymś, co jest bliskie i w sumie dlatego mam taką długą brodę, bo to jest już niezła historia, niezła historia. Bardzo więc przejdziemy do tej historii. Dzisiaj będziemy bardzo dużo wspominać i będziemy wam też opowiadać o tych naszych doświadczeniach kodwikowych. O, Krzysztof, tutaj ktoś ci absolutnie od razu cię wywołuje, a czapeczka. Krzysztof za chwilę pewnie ją znajdzie. Chyba, że ja nie. Ja mam tutaj blisko. Zaraz ogarnę. Dobrze. Tylko nie będę tak w dresie faradował, to zgaszę kamerę. To ja tylko powiem, że właśnie dres to jest coś, co wszyscy w edukacji zdalnej znają, czyli wystarczy porządna góra, a dół już może być naprawdę absolutną podomką. Krzysztof słynie dla tych, którzy tego nie wiedzą, z
z takiej bardzo kreatywnej swojej natury i lubi czasem przybierać różne postacie. To też nam pomaga nawiązać relacje z, na przykład z młodymi ludźmi, ale jak widać, wy też jesteście na to łasi i to dobrze. Słuchajcie, to już żeby też nie przedłużać, zaczynamy opowieść o Europejskim Tygodniu Kodowania. I tutaj będzie bardzo wiele rzeczy, które są do wyjaśnienia. Europejski Tydzień Kodowania, który już dzisiaj można powiedzieć, że jest światową inicjatywą, bo nie tylko i wyłącznie w Europie odbywa się ten tydzień kodowania, ale właśnie już cały świat tak naprawdę włącza się w tę inicjatywę i ta europejska inicjatywa jest absolutnie na ten świat otwarta. W Polsce również obchodzimy Europejski Tydzień Kodowania. No i żeby było najśmieszniej, jak to tylko jest możliwe, to już pewnie to widzicie i wszyscy spostrzegawczy widzą, że daty, które są zapisane na tym slajdzie, czyli od kiedy do kiedy trwa ten Europejski Tydzień Kodowania, to jest 2 tygodnie. No więc słuchajcie. Taki mamy Europejski Nowy Tydzień, to wiadomo, te wszystkie wytyczne Unii Europejskiej, tak to działa czasami. Tydzień w Europie, jakbyście nie widzieli, trwa 2 tygodnie, a już tak naprawdę poważnie, to ten tydzień kodowania kiedyś naprawdę był tygodniem. Jak się zaczynał Code Week w tym 2014 roku, faktycznie trwało to tydzień co do dnia, ale z każdym rokiem, w którym te inicjatywy Code Weekowe właśnie w ramach tygodnia kodowania były zgłaszane, okazywało się, że zainteresowanie jest tak duże, że ten tydzień to jest zdecydowanie za mało, jak na potrzeby tej całej społeczności Code Weekowej, która działa, która promuje kodowanie, która upowszechnia takie właśnie w ogóle ogólnie mówiąc kompetencje cyfrowe. Dlatego z tygodnia kodowania, gdzie nazwa została, stały się 2 tygodnie kodowania, z czego się bardzo cieszymy, a żeby jeszcze było ciekawiej, my często mówimy i tak jest, tydzień kodowania trwa cały rok. A to oznacza, że inicjatywy na Code Week będziecie mogli zgłaszać nawet po tych 2 tygodniach, chociaż oczywiście staramy się w tych 2 tygodniach najmocniej, najprężniej coś pokazać, co robimy i zarazić innych swoją pasją, swoim bakcylem i pokazać to, co nas naprawdę cieszy. Więc tutaj od razu takie kilka wyjaśnień, że Europejski Tydzień jest wręcz już światową inicjatywą, a tydzień trwa 2 tygodnie, a nawet cały rok. Krzysztof, no to słuchaj, opowiedzmy, czym jest Europejski Tydzień Kodowania. Jasne. To jest tak, że o dziwo, jak na Unię Europejską, nie jest to żadna wielka machina instytucjonalna, tylko ludzie, najczęściej to wszystko zaczęło się tak naprawdę od wolontariuszy, od stażystów, którzy byli skupieni wokół komisarza do spraw cyfryzacji w Brukseli i oni stwierdzili, przyszedł taki moment, w którym programowanie stało się coraz bardziej widoczne jako takie narzędzie, które można wykorzystywać w edukacji, w rozwoju, nie tylko, że zostawać programistą, ale po to, żeby się nim bawić, spróbowali stworzyć dzień, tydzień na początku, który pozwoli na to, żeby w całej Europie różni ludzie, którzy będą mieli na to ochotę, przyłączyli się do tego świętowania. I tak to się zaczęło i myślę, że najwięcej o tym, czym jest Code Week, powie pewna droga, którą przeszliśmy od 2014 roku do teraz, do 2020. I będzie taki moment, pozwólcie na to, że będziemy sięgać do różnych historii, bo to jest rzecz, która jest nam bardzo bliska, więc uchylimy wam być może rąbka różnych rzeczy z zaplecza naszego też. Dobrze, ale spróbujmy, Krzysztof, zrobić taką małą sondę. Piszcie na czacie, trochę was zaktywizujemy. Ja wiem, że często webinary ogląda się, robiąc inne rzeczy i my też tak mamy, więc to nie jest nic złego, ale może uda wam się na chwilę oderwać od tych innych czynności i napisać nam na czacie, kto już brał udział w Code Weeku, a kto jest pierwszy raz. I zróbmy to liczbami. Jeżeli ktoś nie brał, to pisze, wpisuje 0, jeżeli ktoś brał udział, to wpisuje, ile razy brał udział, czyli ile. Super. O to nam chodziło. Bardzo dobrze, są tu osoby, które... To nie na darmo ta broda. Wszystkie możecie czuć się bardzo młodo. To znaczy bardzo dobrze. Dziękuję, bardzo dobrze. Słuchajcie, okay.
nie mogło nam się trafić lepsze audytorium. A czy jest to jakiś stary wyjadacz, tak jak my, którzy bierzemy udział w Kotwiku od samego początku, w bardzo na początku skromnej formie? Dwa, to jest naprawdę bardzo solidny wynik. No, a nie ty. Sprawdzamy, gdzie to jest to zagłębie. Zaraz tutaj sobie zerknę, Ania, trzy pod spodem. Krzysztof patrzy w tak zwane... Łódź, na mapę patrzę, tak. Jeśli nie oszukuję z lokalizacją, to Ania 3 jest z Łodzi. Dobra, a nawet przyznałaś się tutaj, dzięki. Dobra. Platforma wyłapuje waszą lokalizację, w związku z tym Krzysztof tutaj zajrzał w tak zwane bebechy platformy i zobaczył, skąd są ci, którzy tak piszą, że kolejny raz. Bardzo nas to cieszy, słuchajcie. Przepraszam tych, którzy już byli w Kotwiku, że to powiem, ale powiem, że najbardziej nas cieszą te osoby, które dołączają, bo każdy, kto brał udział w Kotwiku, jestem przekonana, że chce brać w nim udział dalej, a to, że dołączają do nas osoby, które jeszcze nie brały udziału, to jest dla nas wielka radość, bo to znaczy, że mamy szansę i mam nadzieję, że uda nam się to z Krzysztofem zrobić, zarazić was tą ideą i zaprosić was do tego, żebyście uczestniczyli, a przede wszystkim za chwilę pokazać wam, że to jest naprawdę proste. Zgadza się i jeszcze pierwszy Kotwik 2014, widzicie, 283 wydarzenia, które były zarejestrowane. Ja wtedy jeszcze pracowałem jako nauczyciel w szkole podstawowej i na mapie, którą za chwilę wam pokażemy, można znaleźć moją szkołę i wydarzenie, które ja własnoręcznie zarejestrowałem, żeby było. A my, Cyfrowy Dialog, stowarzyszenie wywodzi się ze społeczności nauczycieli, trenerów związanych z mistrzami kodowania. I mistrzowie wystartowali w maju 2013 roku z projektem wprowadzenia programowania na bazie Scratcha do szkół, do edukacji. I to było we wrześniu 2013, to wszystko wystartowało, przygotowania były wcześniej, a dopiero w grudniu wystartowała pierwsza godzina kodowania, więc czujemy się naprawdę pionierami czasami. Tak. To był 2014 rok, więc można powiedzieć, że 100 lat świetlnych za nami, ale zobaczcie, co się działo na przestrzeni kolejnych lat i jak te liczby rosły. To był taki naprawdę bardzo raczkujący program europejski, właśnie wspierany czy tam naznaczony, namaszczony przez Komisję Europejską, ale bardzo wiele inicjatyw tego typu po prostu umiera po pierwszych dwóch edycjach i to się już, że tak powiem, wszystko wyczyszcza. Tutaj jest naprawdę chyba siła przede wszystkim w ludziach, w społeczności, która się stworzyła. I tak jak Krzysztof mówił na początku, to jest program, który jest oddolny, który jest niezależny, który właśnie bazuje na sile społeczności i myślimy, że właśnie z tego też powodu te liczby są tak ogromne i za chwilę też pewnie o tym powiemy, że to właśnie społeczności budowały te wyniki. W 2015-16, kiedy właśnie jeszcze działaliśmy w programie Mistrzowie Kodowania, bardzo mocno żeśmy promowali, ale też już włączały się kolejne organizacje do projektu, kolejne szkoły przyłączały się do projektu. No i zobaczcie, co się wydarzyło w kolejnych latach, szczególnie w tym 2018-2019. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 2016 rok, to jest też wrzesień 2016 roku i tutaj widzimy ten bardzo znaczący wzrost, bo dwukrotny de facto w stosunku do 2015 roku. To jest rok, w którym do podstawy programowej kształcenia ogólnego weszły elementy programowania od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Nie wiem, czy to pamiętacie, to było wielkie wydarzenie, dla nas też bardzo ważne, bo też mocno trzymaliśmy kciuki i trochę partycypowaliśmy w tym, żeby rzeczywiście to programowanie tam w tej podstawie programowej się znalazło i to na pewno bardzo pomogło w zwiększeniu zainteresowania programowaniem w ogóle w polskich szkołach. Później troszkę widzę, że spadek, ale ten wzrost, który tutaj widzicie, właśnie czemu zawdzięczamy? Bardzo
bardzo licznym inicjatywom programistycznym w ogóle w Polsce, bardzo wielu projektom, bo i my mocno działaliśmy, ale też bardzo mocno rozwinął swoje działania, rozwinęły działania kluby kodowania w ubiegłym roku. Uczymy dzieci programować, które na pewno znacie bardzo dobrze, z EduSense, Ania Świt z kodowania na dywanie. To właśnie jak mówię o społeczności, to mówię o tym, że one się gromadzą wokół takich osób, takich projektów i dzięki temu w ramach tych projektów, tych inicjatyw, coraz więcej tych inicjatyw europejskich, kodwikowych jest zgłaszanych, więc to są, jak się pytamy o tym, kto za tym wszystkim stoi, no to oczywiście promują te wydarzenia właśnie takie osoby, ale tak naprawdę stoicie za tymi wydarzeniami wy, bo my was możemy namawiać, ale jak wy tego nie zrobicie, to my za was tego też nie jesteśmy w stanie zrobić, więc to jest też taka siła, że my jesteśmy od tego, żeby wam opowiedzieć o tym, że to naprawdę warto, że naprawdę jest to wielka radość i wielka nauka dla was, dla waszych uczniów, fajny rozwój, ale musicie wy to zrobić, więc de facto za tymi inicjatywami stoją przede wszystkim nauczyciele, chociaż nie tylko, bo jest bardzo wielu edukatorów, bardzo wielu edukatorów, bardzo wiele NGO-sów, bardzo wiele organizacji, które wspierają to kodowanie, ale też pamiętajcie o tym, że to wy jesteście tutaj potrzebni, żeby ten wynik był fajny, żeby ten wynik nie tylko był wynikiem w jakimś konkursie, bo tego nie powiedzieliśmy z Krzysztofem, a myślę, że to jest bardzo istotne, że ta europejska inicjatywa trochę, żeby dodać takiego powera temu wydarzeniu, też trochę opiera się na takiej rywalizacji. Ja, kto mnie zna, to wie, że nie lubię rywalizacji, ale ona tutaj jest w szczytnym celu, dlatego że właśnie chodzi o to, żeby kraje europejskie, każdy kraj zgłosił jak najwięcej tych inicjatyw kodwikowych i ten, który zgłasza najwięcej, za chwilę też jeszcze o tym powiemy i pokażemy wam, jak to wygląda, w cudzysłowie wygrywa tę rywalizację, czyli mówimy, tam jest największa siła, największy ogień, największy power właśnie uczenia programowania, więc wy jesteście nam tego potrzebni, żebyśmy wspólnie mieli fajny wynik. Krzysztof czuje, że udostępnia właśnie stronę Kodwika, bo na niej za chwilę zobaczycie i tę historię. Jeżeli nie byliście na stronie kodwik.eu, to za chwilę wam ją pokażemy. Krzysztof, jak coś, to ja mogę też udostępnić, ale powiemy wam też a propos tej siwej brody i tej historii, że jak zaczynaliśmy Kodwik, to żeby namówić wszystkich nauczycieli, którzy z nami pracowali, do tego, żeby zgłosili swoje inicjatywy, to borykaliśmy się z zupełnie innymi problemami niż dzisiaj. Na przykład z tym, że strona, która poświęcona jest Kodwikowi, była po angielsku. Żeby zgłosić inicjatywę, trzeba było zrobić to przez angielskojęzyczny formularz. Ileż my się ponagrywaliśmy filmów instruktażowych, po ile robiliśmy takie, wiecie, tutoriale papierowe, żeby poznaczać, gdzie co trzeba wpisać, żeby rzeczywiście te inicjatywy zostały zgłoszone i żeby tych inicjatyw w Polsce też przybywało. Krzysztof teraz właśnie pokazuje, słuchajcie wam, na stronie odwik.eu. Ja ją za chwilę też tutaj wrzucę, pokazuję wam mapę, która pokazuje historię całego Kodwika i to jest, myślę, że coś, co naprawdę jest ciekawe, bo możecie sobie na tej mapie właśnie posortować latami, ile inicjatyw w Polsce, ale też w innych krajach się odbyło i zobaczyć właśnie, jak to rosło i w jakich regionach wręcz, kto gdzie zgłaszał. Jeżeli zgłaszaliście wcześniej w ubiegłych latach swoje wydarzenie, to na pewno je znajdziecie, bo nie tylko właśnie w ten sposób na mapie, tylko możecie dokładnie po temacie wyszukać swoje wydarzenie, które właśnie zrealizowaliście. A dla tych, którzy są przed tym całym aktem zgłaszania wydarzenia, to będzie przed wami. Czyli jeżeli zgłosicie, to na tej mapie wasze wydarzenie będzie zapisane, będzie zgłoszone i można je będzie odszukać. W ten sposób, zobaczcie, Krzysztof, jakbyś mógł tę mapę jeszcze pokazać na chwilkę. W ten sposób, zobaczcie, ta mapa, jak się ją troszkę oddali, pokaże, jak duża jest społeczność kodwikowa, właśnie nie tylko w Polsce, ale właśnie w Europie, a nawet na świecie, jak dużo jest tych inicjatyw, to są te kolory, które pokazują intensywność i jak widzicie właśnie i Afryka, i Azja, i ktoś w Stanach z nami koduje i to jest bardzo fajne. Oczywiście Europa
z racji tego, że jest europejskie, wydarzenie jest najsilniej reprezentowane. I można zobaczyć też, gdzie, które kolory te najbardziej intensywne to są te miejsca albo te kraje, w których jest największy ruch pod względem wydarzeń. Więc jak widzicie, w Polsce mamy się całkiem nieźle i zazwyczaj byliśmy na podium, jeśli już mówimy o tej rywalizacji. Zawsze byliśmy, znaczy tak, często ostatnio byliśmy drudzy albo trzeci. Ta rywalizacja, słuchajcie, jest bardzo sprawiedliwa. Jak wejdziemy sobie w wyniki, Krzysztof, jakbyś mógł zobaczyć wyniki, one są... Właśnie. Jak wejdziesz w zajęcia, to tłumaczenie, słuchajcie, strony czasem jest niedoskonałe, tablica wyników właśnie. Tak. To zobaczcie, być może was to zaskoczy, ale zobaczmy. Austria ma 2688 wydarzeń już zgłoszonych, jest na pierwszym miejscu, na drugim jest Malta, 51, a potem kolejne kraje mają więcej i są dalej. I to jest sprawiedliwa tablica wyników, dlatego że ona ma taki algorytm, który przelicza liczbę zgłoszonych inicjatyw podnikowych na liczbę mieszkańców danego państwa. Więc też fajnie, bo ktoś, kto jest małym krajem, kto nie zgłosi z racji obiektywnych trudności tylu wydarzeń, ile duży kraj, nie jest przegrany na tej liście, tylko statystycznie właśnie jest to policzone, ile to będzie wydarzeń, które będą równoważne tym, które mają większe kraje. Tak jak powiedziałam, tłumaczenie nie zawsze jest doskonałe, ale myślę, że absolutnie spokojnie odnajdziecie się na tej stronie i znajdziecie. Jeżeli możemy, Krzysztof, jeszcze jedną rzecz zrobić, to ty to zrobiłeś, wejść w którąkolwiek inicjatywę, na przykład z 2020 roku, jeżeli zejdziesz trochę niżej, na przykład pierwszą, SP6, chciałabym, żebyście zobaczyli, jak wyglądają inicjatywy, które będziecie zgłaszać i które za chwilę sobie też zgłosimy. O, to z Kliwerem tutaj będzie działał. Jest zdjęcie. To też już mówi, że to nie musi być po prostu od razu program cały napisany, nie wiadomo jaki. O, tu jest. Przypadkowy event, który chyba jeden z ostatnich, bo one się tam wrzucają po kolei, w związku z tym to jest pewnie jeden z ostatnich eventów zgłoszonych, to jest SP6 we wrześniu. I zobaczcie, jak to wydarzenie wygląda. Mamy termin, od kiedy do kiedy trwa wydarzenie, mamy kto organizuje, mamy czy to są zajęcia offline'owe, czy online'owe, mamy adres osoby zgłaszającej, będzie to w języku polskim, mamy miejsce tego wydarzenia, mamy opis, to do tego jeszcze wrócimy. Dodatkowe informacje z adresem strony tutaj szkoły, jak nie mam. Kto jest odbiorcą, czyli uczniowie szkoły podstawowej, jaki główny temat, to jest rzeczywistość rozszerzona i tu rzeczywiście już widzieliśmy, że to zdjęcie, które i w temacie jest ta rzeczywistość rozszerzona i to zdjęcie też nam pokazuje, że faktycznie będą się w to bawić, więc to jest... Tak wygląda przykładowe zgłoszenie wydarzenia. Przepraszam, bo tak od razu zobaczyłam SP6 w ogólnopolskim projekcie Mistrzostwa Informatycznego, ponieważ jako Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog robimy ten projekt, to od razu przykuło to moją uwagę. Tych inicjatyw jest tak dużo, że trudno jest je, słuchajcie, przejrzeć wszystkie i tego nie róbcie, bo zginiecie tam w takim poszukiwaniu inspiracji, ale myślę sobie, że fajnie zobaczyć kilka, wejść w kilka konkretnych. W waszym mieście zobaczyć, czy ktoś jest, czy może jakaś szkoła się angażuje, dlatego, bo przyda wam się to do czegoś, co wam jeszcze pokażemy, żeby po prostu wiedzieć, co u was lokalnie się wydarza, a być może znacie kogoś z jakiejś szkoły albo organizacji pozarządowej czy instytucji, która się włącza w Kodwik, bo dobrze to wiedzieć, ale też można to wykorzystać. Bo celem Kodwika, słuchajcie, jest to, że ja zorganizuję event, wydarzenie, które będzie promowało programowanie, naukę programowania, ale przede wszystkim albo równie ważne jest to, żeby zachęcać innych. I to jest też taka misja, trochę taki próba takiego wywołania efektu domina, czyli ja jestem już tym zapaleńcem, tym frikiem, tym zarażonym bakcylem, nawet jeżeli sobie jeszcze świetnie nie radzę, to czuję, że to jest ważne, to daję z siebie
trochę tej energii, żeby kogoś innego jeszcze zachęcić, żeby komuś innemu o tym opowiedzieć. Krzysztof, czy to jest ten już czas, żeby pokazać zgłaszanie eventów? No tak, za moment, ale jeszcze chcieliśmy jedną rzecz zrobić. Chcieliśmy wam powiedzieć, okej, to ten kodwik, już wiecie, kto to założył, ale chcieliśmy wam powiedzieć, okej, jakie są cele, a my bardziej chcieliśmy wam powiedzieć, czym dla nas jest kodwik. I też mamy prośbę do was, z racji tego, żebyście, jeśli tylko tam nie gotujecie, nie przekładacie, nie wypełniacie dziennika, czy nie czytacie jakiejś książki lub Facebooka, też możecie napisać, czym dla was jest kodwik. Dlaczego tak się kręcę? Dla mnie kodwik to jest, teraz będzie inne, ale generalnie dla mnie kodwik to jest pociągi PKP, bo generalnie przez te 2 tygodnie zawsze dużo się jeździło po różnych miejscach, większych, mniejszych, i cały czas się było w pędzie i naprawdę 2 tygodnie mocnego, energetycznego takiego eksplorowania, ale dlatego, bo to jest mega fajne takie dzielenie się energią i robienie czegoś w taki sposób, jaki chciałbym robić zawsze, czyli takiej edukacji, takich spotkań z młodymi ludźmi, bo dużo też robiliśmy różnych warsztatów i też z Iwoną czasami w Nasku, w różnych innych miejscach, w mniejszych szkołach, z dzieciakami, z przedszkolakami, ale też z młodzieżą już prawie pełnoletnią. I to było takie możliwość robienia takiej edukacji, jaka nam pasuje, jaka jest nam bliska. Bliska z naszymi wartościami, z naszym podejściem, z naszą taką ciekawością i też miejscem do uczenia się od siebie i takiego właśnie robienia przedszkola, jak to mówi Resnik, czyli po prostu dobrej zabawy, która ma też swoje wyzwania, żeby osiągnąć następny poziom. Więc to jest dla mnie kodwik, taka esencja podróżowania i dzielenia się i przedszkola. To tak moje. Wy tutaj też piszecie, Ania Pociennik, promowanie kodowania i fajna propozycja zajęć dla uczniów. Zdobywanie wiedzy i doświadczeń, Mariola. Mhm. Świetnie, zabawa dla dzieci z nauką, zajęcia z kodu Game Lab. Z kodu, fajnie. Mhm. Zabawa. Jakbym ja miała powiedzieć, co dla mnie jest taką chyba najważniejszą sprawą w kodwiku i też z czym mi się kojarzy, to oprócz tego, co powiedział Krzysztof, który mi przypomniał o tych pociągach, intensywnym czasie, o tym jeżdżeniu na różne warsztaty, robiliśmy ich bardzo dużo, no bo też dla nas to było bardzo istotne, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Wtedy nie robiliśmy takich webinarów, tylko jechaliśmy na żywo i przekonywaliśmy was, że warto, a często jeszcze pomagaliśmy robić takie zajęcia, więc to był rzeczywiście intensywny czas. Przeczytam to, co napisała Krystyna, wyjściem poza strefę komfortu, potwierdzeniem sobie i moim uczniom specjalnej troski, że mogą to samo, co ich rówieśnicy normalscy. To Krystyna, ja tu sobie zapisuję na koniec, jeszcze pokażemy fajny zasób dla twoich normalsów, bo takich chyba nazywamy jednak i chcemy, żeby oni faktycznie czuli, że mogą to, co my, i to jest dla nas też ważne, żebyśmy my czuli, że możemy to, co oni, i traktowali się na równi. I ważna sprawa, Krystyna, dla ciebie, jeżeli są tu jeszcze inne osoby, które mają, które pracują w szkołach z uczniami, z szkołach specjalnych lub z uczniami o specjalnych potrzebach, kodwik też stawia na różnorodność i nawet zobaczycie, jak będziemy za chwilę pokazywać, jak zgłosić event, to jest nawet taka jedna możliwość zaznaczenia, że właśnie wspieramy różnorodność i to jest też bardzo fajne. Więc pokażemy. Ania, czułam, że ktoś to wyłapie, chociaż ja to tak powiedziałam totalnie ad hoc i na szybko i myślałam, że pójdzie jak ten pociąg. Czyli można was zaprosić do swojej szkoły, czasem dajemy się zaprosić, jak mamy tylko czas. Teraz COVID nam jest świetnym, że tak powiem, taką świetną wymówką, ale nie, żartuję. To pomaga, bo można online'owo czasami. Myślimy, robimy fajne rzeczy i jak tylko mamy trochę czasu i przestrzeni, to jest chyba w ogóle clue naszej pracy i najbardziej przyjemna część tej pracy. A na jeden będzie dzisiaj, jak możemy być w twojej klasie, znaczy będzie to jeszcze. Dorota, radość dzieci i zaciekawienie, gdy wchodzą do świata kodowania, super, piszcie. Ja powiem jeszcze o tej jednej rzeczy. Jest bardzo wiele akcji, które się odbywają w edukacji, czy to w Polsce, czy w ogóle w Europie, na świecie. I ja mam wrażenie, że to jest taka akcja, która
Absolutnie niweluje wszelkie bariery, wszelkie podziały, wszelkie spory, kłótnie. To jest coś, co jest ponad podziałami i nie znam osoby, która by powiedziała, że nie, nie należy tego robić. A jeżeli gdzieś taka jest, to nie jest w gronie moich znajomych, więc nie znam takiej osoby. Ale to jest naprawdę niesamowita inicjatywa, która łączy, a nie dzieli, która naprawdę niweluje wszelkie bariery i to jest taki czas, w którym wszyscy się zgadzamy i tego też nam jest w społeczeństwie bardzo potrzeba, więc to jest taka akcja, która naprawdę jest nastawiona na współpracę, na łączenie, więc o tym też pamiętajcie i absolutnie piszcie sobie dalej, czym dla Was jest Kodwik, na spokojnie. Nas to też karmi, to na pewno. Jak tutaj piszecie, że mamy wspólną taką wspólny strumień myśli na ten temat. Dobra, to jest ten moment, chyba udostępnię ekran ponownie teraz. Ja udostępnię, bo będę A, pisać. dobra. Ja będzie tak łatwiej. Okej, dobra. Dobrze, słuchajcie, to wypiszcie. Ja przez chwilę, jak będę udostępniać ekran, nie będę widziała tego, co piszecie, ale Krzysztof będzie moim. Tak, ja będę teraz mówił, bo żeby odciążyć, po prostu proces teraz chwilkę potrwa przyłączenia ekranu, a ja powiem, że teraz pokażemy Wam, jak fajnie można prosto zarejestrować się i mieć swoje wydarzenie. I od razu wydarzenie, event, to nie musi być nic wielkiego, o tym też będziemy mówić, ale spokojnie, to może być lekcja, to może być spotkanie, to może być wydarzenie też online'owe. Dużo jest możliwości i można się zarejestrować. Potem dostaje się też certyfikat, więc dzieci to lubią, szkoła to lubi, nauczyciele też to lubią. Jak potem się idzie na jakieś rozmowy w sprawie awansu zawodowego, można też sobie włożyć certyfikat ze swoim imieniem i nazwiskiem, że się w Kodwiku brało udział, ale to są rzeczy wtórne, chociaż pewnie czasami ważne. To się dzieje. Sposób na polubienie matematyki. U nas było wręcz dodatkowe święto w szkole. A, taki rytuał, pięknie. Ja zaczynałam od kodowania na dywanie. To jest dla mnie kolejny etap, dzięki któremu zbliżę się do moich uczniów, wejdę trochę w ich świat, na płaszczyznę, gdzie możemy być partnerami. Ła, podkreśliłem, partnerami. To jest sposób na łączenie pokoleń. I Katarzyna, te że przedszkolaki podkreślam. mogą wziąć udział. Absolutnie tak, słuchajcie. Jak najbardziej tak. Krzysztof wspomniał, za chwilę jeszcze o tym powiemy, bo to jest impreza dla wszystkich. I to jest dosłownie dla wszystkich i też o tym za chwilę sobie powiemy. Słuchajcie, Krzysztof wspomniał o certyfikatach, które są ważne dla nauczycieli, dla uczniów, to ja, żeby nie być gołosłowną, wrzucam Wam zaświadczenie z dzisiejszego webinaru i za chwilę je podepnę na samą górę, licząc, że lista obecności jest już wypełniona, w razie czego jeszcze ją udostępnię później, ale wracam do mojego udostępnienia ekranu. Krzysztof, powiedz mi, czy widać ekran? Widzę Kodwik, widzę datę, widzę, że to trwa 2 tygodnie i że czas jest odmierzany. Słuchajcie, to do tego momentu, w którym rejestrujemy wydarzenie, można wejść na różne sposoby, bo jak sobie tutaj przeskrolujecie tę stronę, to też macie tutaj weź udział, jak klikniecie, to wejdziecie w to miejsce, w którym ja za chwilę będę, ale tutaj też jest takie miejsce zajęcia, jest mapa, którą Krzysztof Wam już pokazywał, jest dodaj wydarzenie, my sobie stąd wejdziemy, ale równie dobrze z tamtego miejsca, które przed chwilą pokazywałam, też dacie radę wejść. Wszędzie, gdzie jest weź udział, dodaj wydarzenie, to jest to miejsce, w które na pewno traficie dobrze, bo tych właśnie odnośników jest bardzo dużo. Pierwszy krok, który trzeba wykonać, to jest kwestia zalogowania się. Jeśli macie Facebooka, kliknijcie, zaloguj się przez serwis Facebook, będzie wszystko w porządku. Jeśli macie inny serwis, też jak najbardziej możecie Twittera, Google'a, jak najbardziej tak. Jeżeli nie, no to musicie się zarejestrować. Tu jest proces rejestracji. Ja zrobię to przez Facebooka. Więc będzie bardzo szybko i on tutaj już mnie ma w swoim systemie, proszę bardzo. Więc to jest jedna z rzeczy, którą musicie przejść. Teraz jesteśmy już w środku i rejestrujemy wydarzenie. Zobaczcie, jakie mamy tutaj możliwości. Po pierwsze, tu jest jeszcze taki odnośnik, jak zorganizować wydarzenie, czyli znów to, co my teraz robimy, tylko w takiej formie pewnie bardziej opisowej i pewnie krótszej i pewnie mniej dokładnej, ale tutaj jest jak najbardziej kilka różnych podpowiedzi. Macie informację, że pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe i je musicie wypełnić, żeby zarejestrować event. Ja sobie postanowiłam, że dzisiaj zgłoszę event, który będzie realnym eventem.
klientem. Więc będę zgłaszać coś, co naprawdę kliknę, że chcę zgłosić, po to, żeby nie było to tylko takie na sucho warsztatowe, tylko żeby faktycznie było z tego, była z tego korzyść. A będę zgłaszać, i tutaj Wam zdradzę, taki event, który polega na tym, że w moim biurze, czyli w biurze naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, zrobimy sobie taki poniedziałkowy poranek właśnie z kodowaniem. Będziemy, wiecie, to jest trochę tak, że my pracujemy w stowarzyszeniu, które zajmuje się programowaniem, ale to nie jest tak, że wszyscy pracują na tak zwanym froncie i szkolą Was, pracują z dziekami, tylko są też różni pracownicy biurowi, są też osoby, które zajmują się finansami, organizacją, nie zawsze mają do czynienia z tym, co my robimy z nauczycielami czy z uczniami. I to jest taki moment, kiedy możemy im to pokazać. I to też o to chodzi, żeby tych, którzy nie zawsze mają świadomość tego, co to jest to oprogramowanie, co to jest to kodowanie, co tam się tak naprawdę dzieje i co my robimy, można właśnie z takim właśnie pretekstem posadzić gdzieś i pokazać im, co tak naprawdę się dzieje u nas. No więc ja będę dzisiaj zgłaszać po pierwsze sesję offline'ową, dlatego że ona jest stacjonarna na miejscu, ale zobaczcie, że moglibyście równie dobrze wybrać sesję online'ową, taką ogólnodostępną, czyli tak jak my dzisiaj robimy ten webinar, to jest webinar ogólnodostępny, nie ma żadnej bariery wejścia, każdy może, ale moglibyśmy równie dobrze zrobić sesję online'ową na zaproszenia, czyli zrobić taki webinar online'owy, ale wysłać zaproszenie tylko na przykład do 100 osób. Więc ja w tym przypadku robię sesję offline'ową, nie ogólnodostępną, tylko na zaproszenia, no bo naszego biura wszyscy by się nie zmieścili, gdybyśmy chcieli ich nawet zaprosić, więc robię na zaproszenie. Tak samo będzie u Was pewnie w szkołach, bo pewnie z większości jesteście ze szkół czy z przedszkoli, to będą sesje offline'owe na zaproszenie, czyli dla tych, którzy nie wiem, są uczniami, być może dla rodziców, być może dla rodzin, chociaż wiecie, że ta covidowa sytuacja nie ułatwia nam sprawy organizacji wydarzeń, więc może być różnie, ale zobaczcie, że jest jeszcze taka opcja inny. I myślałam sobie dzisiaj, co się może pod nią kryć, ale może się na przykład pod nią kryć taka sesja hybrydowa, czyli na przykład w mojej klasie ja spotykam się z moimi uczniami i robię z nimi jakąś lekcję programowania, ale na przykład pozwalam w niej uczestniczyć i zapraszam do uczestniczenia w niej na przykład rodziców. Dzięki temu oni są podłączeni ze mną online, nie wiem, przez jeden monitor na przykład i słyszą, widzą, co się dzieje w klasie, a uczniowie uczestniczą na żywo. To jest taki jeden z modeli, który sobie wymyśliłam, że mógłby być absolutnie możliwy. Więc ja biorę tą biurową moją sesję offline'ową na zaproszenie. Tytuł aktywności, słuchajcie. A ja sobie to napiszę, wymyślam teraz, słuchajcie, więc wybaczcie. Możecie też od razu myśleć w tym czasie, kiedy ja wpisuję o swoich wydarzeniach, jakbyście je nazwali i tak dalej, i tak dalej. Poniedziałkowy, kodowanie w poniedziałkowy poranek. Kodowanie w poniedziałkowy poranek. Pewnie jakiś krótszy poranne kodowanie byłoby pewnie lepsze. Może tak zrobimy. Poranne kodowanie. Mam nadzieję, że macie już swoje tytuły w tym moim przydługim wstępie. Nazwa organizacji. Wpisuję Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Wy możecie wpisać oczywiście nazwę swojej placówki, to wskazane, czy to przedszkola, czy szkoły, czy zespołu, ale również to może być NGOs, organizacja pozarządowa, ale gdybyście na przykład zdecydowali, że w sobotę jakąś ze swoimi sąsiadami, którzy mają dzieciaki, wspólnie się gromadzicie w 2-3 rodziny i wspólnie robicie takie zajęcia, też możecie je zgłosić, na przykład w nazwie organizacji napisać rodzina Kowalskich albo cokolwiek innego. Więc to nic nie szkodzi, fajnie, żeby też takie rzeczy zgłaszać, żebyście też wiedzieli, że takie rzeczy można zgłaszać. Czyli to nie musi być nic wielkiego, tak jak to moje poranne kodowanie w biurze, to nie musi być nic absolutnie specjalnego. Języki. Tutaj mamy różne, ale to będzie w języku polskim oczywiście.
typ organizacji, my jesteśmy organizacją pozarządową, tutaj z tych wszystkich, które są, wybieram tę, jeżeli jest przedszkole, to można zaznaczyć inny albo zaznaczyć szkołę, to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. No teraz słuchajcie, opis. Pokazanie albo inaczej warsztaty z kodowania dla pracowników Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Pokazanie uczestnikom, co robimy w ramach naszych projektów. Napiszę sobie przegląd narzędzi do programowania plus proste aktywności. Co mam na myśli, pisząc taki opis? Ano tyle, że pokażemy naszym pracownikom stowarzyszenia, co robimy podczas naszych szkoleń, co robimy w naszych projektach, jakich narzędzi używamy, jakich programów używamy i spróbujemy im pokazać kilka takich prostych aktywności, które najczęściej na początku z tymi osobami, które wkraczają się w programowania, wykonujemy. O tym jeszcze będziemy mówić, bo z Krzysztofem mamy też przygotowany taki moment na naszym webinarze, gdzie będziemy pokazywać Wam, co można zrobić na takim spotkaniu. Plus proste aktywności. I teraz słuchajcie, adresaci, to jest to, o czym mówiłam. Zobaczcie sobie, jak dużo mamy adresatów. Dzieci w wieku przedszkolnym, oczywiście ten opis może być dłuższy. Możecie spokojnie napisać dokładnie, o czym będzie to spotkanie. Możecie napisać właśnie, kogo też zapraszacie, że to będzie wydarzenie, nie wiem, wielopokoleniowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest nawet takie miejsce na to, żeby to opisać. W adresatach mamy dzieci w wieku przedszkolnym, czyli już wiemy, że przedszkola mogą, bo to było to pytanie, dzieci w szkole podstawowej, szkole średniej, studenci studiów licencjackich, magisterskich, osoby dorosłe aktywne zawodowo i nieaktywne zawodowo i też inne. I zobaczcie, że właśnie tutaj ta paleta odbiorców jest bardzo, bardzo szeroka, więc warto by o tym pamiętać, że właśnie tak bardzo różne grono osób możemy zaprosić. Jeżeli łączycie różne grupy, no to oczywiście możecie zaznaczyć inne i też będzie ok. Ja sobie tu zaznaczę osoby dorosłe aktywne zawodowo. Temat wybieram sobie z kategorii, które już są przygotowane, czyli to oczywiście służy celom takim statystycznym, żeby organizatorzy Kodwika wiedzieli, jakie najczęstsze rodzaje eventów, bo to nawet nie chodzi o temat eventu, tylko rodzaje eventów, są tutaj reprezentowane. Zobaczcie, mogą być takie spotkania czy lekcje, warsztaty, które są bardzo sprzętowe, pokazujemy konkretny sprzęt. Mogą być takie, które są z robotyki, bardzo już takie zaawansowane rzeczy jak manipulacja i wizualizacja danych, tworzenie aplikacji mobilnych. Gdybyśmy na przykład z uczniami zrobili projektowanie aplikacji mobilnych, nawet nie dotykając sprzętu, nie dotykając żadnego programowania, a tylko i wyłącznie na przykład metodą design thinking zaprojektowali sobie wygląd prezentacji, to jak najbardziej jest to też fajny pomysł na całkiem długie warsztaty kodwikowe. Tworzenie stron internetowych, podstawowe pojęcia związane z programowaniem, to jest taki już poziom bardzo właśnie podstawowy, który spokojnie może tutaj wybierać, zajęcia bez elektryczności, tutaj takie trochę wątpliwe to tłumaczenie, ale chodzi o to, że są to zajęcia bez prądu, czyli te zajęcia, które nazywamy offline'owymi, które nie wiem, na przykład są zajęciami na macie, ktoś mówił o kodowaniu na dywanie, łani, świć, więc to są takie rzeczy, które jak najbardziej są w tę kategorię się wpisują. Zabawy związane z kodowaniem, bardzo szeroka kategoria, ale też na pewno te dzieciaki, które są młodsze, a tutaj na pewno jest dużo osób, które są właśnie związane z edukacją wczesnoszkolną czy z edukacją przedszkolną, to są na pewno takie rzeczy, które są bardzo, bardzo właśnie dla Was. Sztuka i kreatywność, znów otwarta kategoria, bardzo szeroka. Programowanie wizualne, blokowe, czyli tutaj cały Scratch, który od bardzo dawna promujemy. Tworzenie oprogramowania, znów coś bardziej zaawansowanego, tak samo tworzenie gier komputerowych, internet przedmiotów i urządzenia komputerowe do noszenia, druk 3D,
rzeczywistość rozszerzona, widzieliście to jedno wydarzenie, które pokazywaliśmy, ono było właśnie z rzeczywistości rozszerzonej. Jak ktoś ma drukarki 3D, to też może taki event zrobić. Sztuczna inteligencja, ale zobaczcie te dwie ostatnie kategorie, zwiększanie motywacji i podnoszenie świadomości. Ja się przyznam, że dzisiaj też przed tym naszym webinarem kodwikowym, zgłosiłam jeszcze jedno wydarzenie na Kodwik, które właśnie zaznaczyłam w tej kategorii, czyli podnoszenie świadomości, akurat mi chodziło, bo 22 września będziemy robili taki webinar w ramach cyfrowego dialogu z Martą Florkiewicz-Borkowską. Bardzo przewrotny webinar i myślę, że też bardzo ważny w dzisiejszym świecie, ale jak budować relacje w sieci, jak je zawierać, jak zawierać znajomości w sieci, jak o nie dbać. Coś, co chyba jest takim tematem, który nam wyszedł podczas COVID-u jako bardzo mocny, a do tej pory był taki mocno stygmatyzowany i właśnie zaznaczyłam ten webinar jako podnoszenie świadomości, bo dokładnie temu służy. No i to, co już powiedziałam tam, odwołując się do tego, co Krystyna napisała, czyli ta kategoria wspieranie różnorodności. Jak najbardziej to też jest coś, co jest bardzo szeroką kategorią, ale świetnie odpowiada na intencje i na wartości, które Kodwik za sobą niesie. No więc ponieważ ja tutaj, właśnie co mi radzicie, słuchajcie, zabawy związane z kodowaniem, czy podstawowe pojęcia związane z programowaniem? Czym bardziej zachwycić moich pracowników? Czy bardziej zabawą, czy bardziej ich trochę pomęczyć o podstawowe pojęcia? To taki tutaj daję wam challenge, wybierzcie, co mam zaznaczyć. Sobie zobaczę tutaj, niech ktoś mi napisze. Kto pierwszy napisze, tak wybiorę. Pojęcia i zabawy, no kurczaki. I co mam tutaj wybrać? Krzysztof, zdecyduj. Ale więcej jest tych zabaw. Pojęcia. Wśród pojęć też niech będzie zabawa. Dobrze, to słuchajcie, obiecuję, że będziemy się tam też bawić, więc zaznaczam pojęcia, ale będzie z zabawami, dobra? Bo powiedziałam, że pierwsza osoba, która mi powie, tak będzie, ale z założeniem, że jednak trochę zabawy będzie. Mam wybrane, słuchajcie, temat dokładnie tego mojego spotkania i teraz tak, gdybym wybrała tutaj sesję online'ową, to w ogóle wycięłoby mi to miejsce na adres. Nie byłoby tego wpisywania adresu. Ponieważ wybrałam sesję offline'ową, to będę musiała wpisać adres. I teraz ja go sobie wpiszę. My się mieścimy na Placu Kasztelańskim 3. Ale zobaczymy, czy on to znajdzie. A może musi wpisać Poland, Polska? Chyba będzie po kodzie pocztowym. To może tak znajdziemy. 3, 6, 2. Jest, słuchajcie, jest Polska. Czy ja muszę dalej coś wpisywać? Teraz zobaczymy, czy mi to znajdzie. To jest oczywiście mapa Google. To nie jest mapa googlowska, dlatego tak nie szuka, jakbyśmy chcieli, ale to jest dokładnie, ja sobie wpiszę. Plac Kleński się pojawił już. Dokładnie, tylko dopiszę jeszcze. Oj, przepraszam. Widzicie, już było tak dobrze. 01. To jest, słuchajcie, nie googlowska mapa, tylko jak widzicie sobie tam na dole taki napis OpenStreetMap, czyli otwarta mapa. Popieramy jak najbardziej. Ja jeszcze raz z tym Placem Kasztelańskim powalczę. Już nie będę go ruszać, więc bez numeru, ale niech tak będzie. Mamy wbite nasze miejsce spotkania, mamy kraj Polskę, tutaj nic nie musimy zmieniać. Data rozpoczęcia spotkania, mówiłam wam, że to będzie październik. Kodwik się rozpoczyna, tutaj jest, uważajcie, bo tutaj jest tydzień zaczynający się od niedzieli, a nie od poniedziałku, więc poniedziałek jest tutaj, 12. Ja zrobię to o godzinie 10. I ile? No co, z półtorej godziny, co, prawda? Tak myślę sobie, że z półtorej godziny. Wy pewnie macie 45-minutowe lekcje, to też jest wystarczająco. Podstawy to półtorej. A jeszcze jak z zabawą, to już w ogóle. Więc jak najbardziej. I jeszcze wezmę tę godzinę, która mi się tutaj nie chce nagle wyświetlić. Co źle robię, że się nie chce zakończyć aktywność. Jeszcze raz. 12. O, i jest godzina i to będzie 11. W takim razie 30. To tyle będziemy pracować wspólnie. Strona internetowa, to ja sobie tutaj, słuchajcie, piszę cyfrowy dialog, skopiuję ją, żeby był piękny link.
i tutaj ją wrzucę. To może być oczywiście strona waszej szkoły, być może jakiś blog, który prowadzicie, takie miejsce, które jest najlepszym kanałem komunikacji, którego najczęściej używacie, czy to na przykład link do Facebooka, jak najbardziej. Mail publiczny, to jest bardzo istotne, bo to jest mail, który będzie widoczny. Za chwilę pokażę, że mail, jeżeli taki, który byłby wasz prywatny, będzie w zupełnie innym miejscu. Ja tutaj wpisuję cyfrowydialog.pl. Tagi, co to są tagi? To są takie słowa klucze, które pozwalają oznaczać i potem wyszukiwać różne wydarzenia. Ja tu sobie zrobię taki tag: zaprogramuj przyszłość, prawda, że jesteście zaskoczeni. Taki tag sobie zrobię, ale mogę też zrobić tag cyfrowy dialog. A co? Mogłabym jeszcze zrobić tak, programowanie offline. Tak też mogłoby być. Tutaj możecie sobie te tagi poukładać i powpisywać zgodnie z własnym pomysłem. I teraz słuchajcie, jest taka magiczne miejsce, w którym jest napisane kod uczestnictwa w tygodniu kodowania dla wszystkich. Ale to, co zobaczcie, to jest miejsce, które nie ma tej gwiazdki, którą miały tutaj te inne kategorie, które są obowiązkowe. Czyli kodu mogę nie wpisywać i przejść dalej. Ale to jest istotne. Słuchajcie, jeżeli zgłosicie się już na Codeweek, to dostaniecie taki kod magiczny w mailu, który potwierdzi waszą rejestrację, który ja dostałam wcześniej, bo rejestrowałam inne wydarzenie. I teraz ten kod, który tutaj wrzucam, ale też wrzucę wam na czacie, to jest kod taki koleżeński. O co chodzi? Właśnie chodzi o to, żeby pokazać tę współpracę i zachęcanie. Jeżeli zgłosicie swój event na Codeweek, to dostaniecie taki kod. Wyślijcie go komuś, kto jeszcze tego nie zrobił, jeszcze nie zgłosił wydarzenia i powiedzcie: słuchaj, zgłoś się i wpisz ten kod. To jest takie polecanie, trochę taki właśnie efekt domina, o którym sobie mówiliśmy, więc tak on działa, więc ja wpisuję ten kod, wybieram sobie grafikę, to może być logo waszej szkoły, to może być, słuchajcie, chciałam wrzucić logo cyfrowego dialogu, cyfrowy dialog, to może być jakieś zdjęcie, to może być jakaś grafika, bardzo, bardzo różnie do waszej decyzji, co tam wybierzecie. Jak widzieliście te inne eventy, które sobie przeglądaliśmy, które się wyświetlają, to one dokładnie właśnie jakby pierwsze, co mają, to grafikę. Więc im bardziej wyróżniająca się grafika, im bardziej taka nietypowa, a nie wszystkie na jedno kopyto, to tym bardziej będzie to wyróżniające się. No i słuchajcie, to jest to miejsce, o którym mówiłam, o adresie. Tutaj jest adres, na który przyjdzie powiadomienie. I ja wpisuję tutaj już nie ten adres, który tutaj wpisywałam, ogólny kontakt@cyfrowydialog.pl, tylko swój iwona@cyfrowydialog.pl dla odmiany. Odhaczamy checkbox, przeczytałem regulamin, zgadzam się i dodaj aktywność. Czy myślisz, że wszystko jest gotowe i mogę kliknąć? Krzysztof kiwa głową, przecież ja was nie widzę, teraz już was widzę, znaczy Krzysztofa widzę. Tak, to słuchajcie, klikamy i zobaczymy, co się zadzieje. I zobaczcie, zgłosiłam inicjatywę, w związku z tym dostaję potwierdzenie i teraz jaką dostaję też informację, że jeżeli masz pytania, skontaktuj się z kimś ze swoich ambasadorów krajowych, za chwilę o tym też powiemy, ale jeden z naszych lokalnych ambasadorów sprawdzi twoje wydarzenie, poranne kodowanie, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Na czym ta weryfikacja polega? Siedzą tam takie mrówczo pracujące osoby, które są ambasadorami Codeweeka i zatwierdzają te eventy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten opis eventu był, mówił coś o tym evencie. Jeżeli czegoś brakuje, to po prostu mówią: słuchaj, uzupełnij coś, bo czegoś brakuje. Więc nawet gdyby było tak, że nie dopiszecie czegoś, gdzieś się pomylicie, coś będzie niejasne, nieprecyzyjne, zły adres albo cokolwiek innego, to spokojnie ktoś do was napisze i powie: słuchaj, nie zatwierdzam, popraw to. Ale najczęściej jest tak, że wszystko jest zatwierdzane, bo zobaczcie, jest tak prosty ten formularz, że ciężko tam zrobić błędy, a rzeczy, które
są konieczne do wpisania, są oznaczone gwiazdką i ten formularz nie przejdzie nam dalej, jeżeli czegoś nie wypełnimy, więc tak to wygląda od strony bardzo takiej technicznej i zobaczcie jeszcze, że na tym, na tej od razu stronie, która nam, która się wyświetliła, jest taka informacja, możesz udostępnić kod uczestnictwa w tygodniu kodowania dla wszystkich innym osobom. CW20 i to jest ten mój kod, który mogę udostępniać. To znaczy, że ktoś, kto będzie potem patrzył na te statystyki kodujkowe, będzie widział, że na przykład ja zachęciłam ileś osób, Ania zachęciła ileś osób, Krzysztof zachęcił ileś osób i to będzie pokazywało takie drzewko rozgałęziające się, taki właśnie ten efekt synergii, który chcemy wywołać i efekt raczej lawiny niż synergii, więc lawinę będzie widać, mam nadzieję. Słuchajcie, czy coś z tego formularza, który pokazałam, powtórzyć, czy wszystko jest jasne, czy myśleliście już w trakcie o tym, co ja tam mogłabym wpisać, mógłbym wpisać? Dajcie znać. Słyszę stukanie w klawiaturę. Wszystko jest jasne dla mnie, super. Za chwilę sobie powiemy i co dalej. Czyli mamy takie kroki w do tej pory, które podsumowujemy. Po pierwsze, chcieć i zakładamy, że ten warunek jest spełniony, ponieważ jesteście tutaj z nami. Po drugie, mieć pomysł na to, co chcę zrobić. Ja miałam ten pomysł na poranne kodowanie z moim zespołem cyfrowego dialogu w biurze, gdzieś tam przy porannym drugim śniadaniu i kawie lub herbacie, więc to wam też pokazałam, czyli mam pomysł, zgłaszam moje wydarzenie na mapę kodwikową, jak ono zostanie zatwierdzone, zresztą teraz pewnie przyjdzie mnie mail, nawet to mogę sprawdzić. Więc jeszcze, tak, już mam, słuchajcie, potwierdzenie, że właśnie moje wydarzenie zostało zarejestrowane, więc też wam do was przyjdzie taki mail z potwierdzeniem tej kodwikowej rejestracji. Mail jest po angielsku, ale wszystko, co jest istotne, już przeczytaliśmy sobie na tej stronie, więc też się nie przejmujcie. I w tym mailu Krzysztof będzie o tym challenge'u, o którym chyba też możemy... Ania z trójeczką, bram podwikowych, ale nigdy nie rejestrowałam wydarzeń na stronie. Ania, obiecaj, że zarejestrujesz, bo fajnie byłoby zobaczyć też te wszystkie nasze wydarzenia. Wiemy, że czasem po prostu nie rejestrujemy, bo nam brakuje czasu, albo coś tam jest zawsze jakąś przeszkodą. Obiecuj, to super. Fajnie, słuchajcie, to jest jedna ważna rzecz. Jedna osoba może zgłosić N eventów, więc to nie jest tak, że ja mogę zgłosić jeden, tylko tyle, ile faktycznie realizuję, tyle zgłoszę. Jeżeli robię trzy spotkania, zgłaszam trzy spotkania. Są tacy, słuchajcie, którzy zgłaszają kilkanaście spotkań. Dzisiaj chcieliśmy zaprosić Violę Szwebs. Tu jest trochę osób, więc pewnie Violę kojarzą. Violę jest z Łodzi i w ogóle jest taką dobrą duszą edukacji i człowiekiem pełnym dobrej energii, ale Viola, już nie pamiętam, czy to było 3 lata temu, ale chyba około 3 lat temu, zrobiła jakoś bardzo dużo eventów kodwikowych, słuchajcie, i nie był ogłoszony żaden konkurs kodwikowy, a Viola nagle dostaje po wszystkich wydarzeniach maila z Anglii, bo akurat tam ktoś ją dostrzegł, bo właśnie przeglądał tę mapę kodwikową i zobaczył takie osoby, które robiły bardzo dużo podczas kodwiku, i Viola dostała od nich, słuchajcie, całą taką skrzynkę płytek Microbit. Nie wiem, czy wiecie, to są płytki mikrobitowe, ale one pozwalają programować i wtedy to był taki moment, kiedy te mikrobity jeszcze w Polsce nie były mocno znane, były absolutnie raczkujące i wchodziły na w ogóle do naszej świadomości, a właśnie w Wielkiej Brytanii to był taki, mówiło się, osobisty komputer każdego dziecka, taka maleńka płytka, którą każde dziecko dostawało i Viola dostała całą taką skrzynkę tych mikrobitów, do dzisiaj ich używa i do dzisiaj programuje na nich ze swoimi uczniami, no, z wielką frajdą. Wszystko jest jasne, wszystko jest jasne, cudownie. To są takie komunikaty. Okay. I mamy taką wieść, że wrzuciłem też link, gdzie można o tym przeczytać, że pierwsze 1000 z inicjatyw, które będą zarejestrowane i zrealizowane, bo to jest jeszcze jest
druga rzecz, że potem się raportuje, to mają szansę otrzymać coś specjalnego. Ja nie wiem, czy jest już ogłoszone, co to jest, więc nie wiem, czy my możemy mówić. Myślę, że Ola Zacharska w NASK-u nie będzie miała nam bardzo za złe, że trochę ułomimy rąbka tajemnicy, bo trochę rąbka tajemnicy już zostało uchylone. Ale słuchajcie, wy dostajecie sporo sprzętu w ramach projektu Za Problemy Przyszłości, że są tu inne osoby spoza projektu. To myślę, że dla nich to jeszcze będzie większa gratka. Ale ci, którzy mają sprzęt, to też wiedzą, że to są fajne rzeczy. W ramach tego konkursu dostaniecie taką minimatę do działań z uczniami. W tym czasie covidowym to być może ona będzie fajniejsza niż nawet taka duża, bo często ta praca taka grupowa z gromadzeniem się i przytulaniem do siebie jest niewskazana. Procedury, tak. Procedurę tutaj tak, brzmi zachęcająco, słuchajcie, i my wiemy, że jeszcze są tam absolutnie rozdania te nagrody, więc trzeba się spieszyć. Co jest ważne? Trzeba zrobić to, co ja zrobiłam, i dodatkowo jeszcze na stronie właśnie, którą Krzysztof wam wysłał, ja ją spróbuję może udostępnić jeszcze raz. Nie wiem, czy ją widać, ale za chwilę to zrobię jeszcze. Jeszcze jest formularz konkursowy, ja od razu wrzucę też ten link. On tam jest dostępny, tak. O, właśnie o to mi chodziło, że na tym Tak, stronie, tak. który wam wrzucił, jest formularz, który trzeba. Czyli najpierw rejestrujemy na Kodwik.eu, czyli na tej europejskiej stronie, która jest już po polsku, a potem, żeby wziąć udział w tym konkursie, o którym teraz mówimy, czyli na te minimaty, takie właśnie do kodowania z uczniami, dodam tylko, że te maty będą ze scenariuszami, więc tam będzie cała obudowa do tego, czyli fajne pomysły, tylko one będą już po Kodwiku, ale myślę, że warto, bo Kodwik trwa cały rok, więc jak najbardziej, słuchajcie, wejdźcie sobie na tę stronę, zobaczcie sobie, co trzeba zrobić, to jest bardzo prosty formularz, który musicie wypełnić, żeby otrzymać matę. Tutaj wchodzę. Tak, tak jak Danka napisała tutaj, że właśnie na stronie jest wszystko widać, jest to wyraźne, naprawdę trudno przeoczyć. Kliknąć, zaznaczyć, podać mail, zgodzić się, że tam RODO i regulamin i się po prostu potem czeka na fajną rzecz. Czyli zobaczcie, że tu jest tak naprawdę jedna rzecz, którą trzeba naprawdę zrobić, to jest wklejenie w tym miejscu, które teraz pokazuję, mam nadzieję, że to widać, linku do tego wydarzenia, które zgłosiliście. Jak zgłosiliście wydarzenie, to ono będzie niebawem, jak tylko ambasador je zatwierdzi, będzie widoczne na mapie Kodwika. Więc jak tylko będzie zatwierdzone, będziecie mogli sobie wejść w to wydarzenie, skopiować link i wkleić go tutaj w to miejsce, wypełnić resztę punktów, które są absolutnie formalnością tylko i wyłącznie. I w ten sposób 1000 pierwszych inicjatyw dostanie fajną pomoc dydaktyczną, więc myślę, że warto. I tak jak tu Ania napisała, faktycznie wydarzenie ma być wydarzeniem online'owym. To jeszcze jest. Czyli to, co mówiła Iwona na początku, że połączycie się z jakimś kimś, albo z rodzicami, albo z dziadkami, i już to też jest wtedy wydarzenie online'owe. Jest to do zrobienia. Bardzo do tego zachęcamy, bo to też właśnie jest jakby w duchu tej idei kodwikowej. Dołączcie do tego wydarzenia nie tylko tą swoją zamkniętą klasę, tylko po tym okresie zamknięcia covidowego otwórzcie się z tą klasą, zaproście kogoś innego, zobaczcie, że spokojnie możecie się otworzyć też na inne grupy szkolne. Kodwik jest takim czasem, kiedy się situjemy, kiedy się linkujemy z innymi, kiedy się poznajemy, współpracujemy ze sobą. Na pewno każdy z was zna jakiegoś nauczyciela z innego regionu w Polsce. Może warto się połączyć Łódź z Warszawą, albo Łódź z Mazurami, albo nie wiem, Szczecin z Białymstokiem i tak dalej, i zobaczyć, jak inni obchodzą ten kodwik, zrobić coś razem. To naprawdę nie jest trudne. Ten covidowy czas nas trochę przetrenował. Włączenie monitora w klasie, nie trzeba mieć bardzo skomplikowanych narzędzi. Tak jak my się dzisiaj łączymy, tak wy się możecie połączyć z nauczycielem w innej miejscowości, w innej grupie i z nimi wspólnie zrobić wspólne wydarzenie kodwikowe. Więc to jak najbardziej do takich rzeczy zachęcamy, to będzie jakby najbardziej w duchu kodwika.
I to jest najlepszy rezultat naszej rozmowy, że już jedna tutaj ekipa, Danusia, Ania, kończą, że mam już pomysł, pisze Ania. Dobrze. Bardzo nas to cieszy. Zdarzały się też rzeczy w różnych projektach, programach, że ludzie się jednak łączą też między sobą, a jak mówiła Iwona, to my naprawdę od marca przeszliśmy studia podyplomowe z zakresu online'owego, robienia różnych rzeczy. Więc jak się robiło, właśnie, że z kimś się współpracowało wcześniej, na przykład z e-twinningiem, dokładniej, możecie po prostu działać, albo przy szkole, różne rzeczy. No. Możliwości są nieograniczone. Czasami nawet te mądre dzieciaki, sześciolatki są w stanie pouczyć te starsze i coś im pokazać, jeżeli potrafią. Też się takie rzeczy zdarzały, a nawet starszych. Więc tak. Pokazaliśmy wam też tu certyfikat, który potem się dostaje. Powiedzmy o tym, że macie też szkoły w zaprogramowaniu przyszłość, że to jest też potencjał tego programu. Mamy też grupę na Facebooku, ale też się znamy częściowo. To też jest moment na to, żeby się połączyć. Więc nawet w tym obrębie naszego projektu możemy to zrobić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Taki kodwikowy BlaBlaCar. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Jeżeli zgłosiliście lub zgłosicie wydarzenie stacjonarne, bo i tak będziecie robili w szkole jakieś zajęcia ze swoimi uczniami, to zgłoście je, co nie przeszkadza zrobić też online'owego, czyli na przykład możemy mieć trzy stacjonarne, jedno online'owe i to online'owe wtedy zgłaszamy do tego konkursu, który właśnie Krzysztof pokazywał, czyli tego konkursu Ministerstwa Cyfryzacji i NASK-u. I chyba jeszcze powinniśmy powiedzieć, że akurat w Polsce, zresztą w każdym kraju ta specyfika kodwika jest bardzo różna. Włochy są bardzo silne. Tam działa taki człowiek, zapaleniec programowania Aleksandro. Nie umiem czytać nazwiska, ale sobie go nawet zapisałam Bogliolo. Ale Alessandro rzeczywiście bardzo mocno promuje we Włoszech kodwika i w ogóle jest taką twarzą kodwika też w Europie. I Robi, jak. On jest twórcą takiej gry Kodirobi, o której jeszcze dzisiaj pokażemy wam. Część pewnie z was już zna. Właśnie Krzysztof wrzucił też link do tego, ale to właśnie Włochy, a u nas tak naprawdę od pewnego czasu taki, bo to wiecie, jak jest z wydarzeniami, z różnymi akcjami, z programami. Jeżeli nie ma takiej lokomotywy napędowej, jeżeli nie ma kogoś, kto właśnie promuje, mówi, zachęca, Przetłumaczę. przetłumaczy, to ciężko jest nagle zdobyć taki, wiecie, fajny wynik i naprawdę, żeby to miało swój oddźwięk. No i u nas od kilku lat taki prym właśnie i trochę taki parasol opiekuńczy nad kodwikiem sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji i NASK, które dzielnie zbierają tych wszystkich nas, którzy lubimy kodwika, którzy lubimy programować i którzy to programowanie upowszechniamy. Dzielimy się doświadczeniem, staramy się w to wszystko włożyć swoje serce, a przy okazji mamy wsparcie właśnie takich instytucji, o których mówiłam, które dają nam właśnie czy to porządną stronę, czy właśnie ten konkurs, czy właśnie materiały. To jest bardzo ważne, żeby to się wszystko trzymało, brzydkie słowo, w kupie. Krzysztof, certyfikat chciałeś popowiadać. No już pokazałem, tak, że można sobie wygenerować, wypisać i szkoła, i imiennie, i w ogóle uczniowie też, więc to spokojnie pokazujemy, że jest to po raporcie. I to już zrobiliśmy, pokazaliśmy wam, mapa była. Okej, no i teraz przejdziemy sobie w świat zasobów różnych, które są, które też i my tworzyliśmy. Nie wrzucimy wam od razu 30 rzeczy, tylko łagodnie. Czasami lepiej mieć jedną, dwie rzeczy, z którymi wyjdziecie. Więc tu tak, więc pierwszą, lepsza. Okej. Pierwsza rzecz, więc udostępnię ekran. OK, i daję też no wklej się. Jeszcze kopiuję link, bo coś wkleiłem wam na czat, a nie chce mi się wkleić w adres przeglądarki. OK, teraz
scenariusze. I to są scenariusze z 2016 roku, na wolnej licencji. Jak widzicie, jeszcze przez wtedy trenerów mistrzów kodowania. I mamy, kodujemy bez komputera. To sobie zaraz otworzymy ten. Mamy też Scratcha Juniora cudnego, którego Sylwia zawsze wyciąga siódme potę i okazuje się, że ten mały junior to potrafi więcej. I mamy tu też klasykę, coś co my bardzo lubię, czyli scratchową muzykę. I jak sobie odbieracie tutaj projekt, tworzę sobie czat. To dla kogo? Bez względu na wiek, więc tu jest znowu to czterech do po prostu kartki A4 można mieć, pustą ścianę albo taśmę malarską. Wszystko jest napisane, czego potrzebujemy. I zabawa na początku. Słynne kubeczki różne, plastikowe, jak macie, ale to mogą, okej, okay, ale mogą też być klocki, różne rzeczy, te, z których korzystacie jak najbardziej. Żeby uczniowie poznali pojęcie tego, czym jest algorytm, w jaki sposób to działa. I tutaj macie do pobrania taką fajną rzecz w tej offline'owej aktywności, związaną z tym, że uczestnicy zapisują kod, który pozwala na to, wiecie co? Ja to mam tutaj gdzieś z ostatniego szkolenia. Muszę to otworzyć, bo OneNota otworzę, wiecie. Era edukacji zdalnej. Mam taki zasobnik, to go otworzę, tylko nie wiem, czy go będziecie widzieć. Nie będziecie widzieć, bo musiałbym pokazać cały ekran. To zrobię. Full screen, proszę bardzo. O. Właśnie, że nieważne jak stary jest ten materiał, czy z tej edycji, czy z poprzedniej, to jest tak, że naprawdę czasem w tych zespołach, w naszych szufladach, które leżą tam od 2, 3, 4, 5 lat, są naprawdę skarby, które nie wymagają nie wiadomo jak wielkich przygotowań i są do zrobienia dla każdego zaraz, od ręki. Więc takie też są te materiały właśnie z taką myślą, żeby to było bardzo proste. Więc to jest taka rozgryweczka, że dostaje się wzór kubeczków i te kubeczki jak gdyby jeden uczeń jest ramieniem robota, który ma kubeczki poukładać zgodnie z tym, co jest zapisane tutaj na tej tablicy, którą wczoraj albo przedwczoraj razem z grupą, która zaprogramuje przyszłość, miała w Szczecinie szkolenie, to się bawiliśmy tym, więc tam jest materiał, który też krok po kroku pokazuje, jak to zrobić, jak to wprowadzić. Więc dobra, wracam do tego szkolenia. To takie tłumacze, znaczy do tego scenariusza, taka rozgrzeweczka. Potem, jak krok po kroku wygląda kodowanie na żywo. I to jest fajne znowu połączenie z czymś, co może uczniom się podobać, bo wybieramy sobie podkład muzyczny, do którego będą tańczyć. Mogą w dystansie Więc. społecznym. Ale i mogą w dystansie społecznym. Zaraz też pokażę kod robototaniec, też taki kodwikowy. Więc może być muzyka na wolnych licencjach, ale jak jesteście w zamkniętej przestrzeni, to możecie wziąć sobie każdy utwór w szkole i po prostu go uruchomić. Dzielicie się na dwie grupy, stają naprzeciwko siebie i jedna grupa jest kodem, a druga będzie skomplikowanym programem. Oznacza to, że osoby z jednego rzędu będą dawać instrukcje osobom z naprzeciwka. Czyli mamy takiego programistę i programowanego, jak gdyby. I każda z tych grup zapisuje ten kod na kartkach A4. W kartkach A4 on jest zapisywany i później ten kod jest odtwarzany. Więc prosta aktywność. Można też pobawić się animacją poklatkową do tego. Ja od razu tutaj pokażę Wam. Tak, teraz odsłonię swoje zaplecze, tylko wcześniej nie pokazywałem tutaj różne linki. Jest RoboDance, ale to zrobimy tak, że puszczę go bez szerowania, żebyście zobaczyli, a potem pokażę Wam, jak to wygląda od strony właśnie takiej kartki z zapisanym kodem. Wracam do Was. Już się zgubiłem oczywiście. To normalne. W tych wszystkich oknach. Dobra, mamy YouTube'a. Uwaga, klikam. Link jest nieprawidłowy. Jak to jest nieprawidłowy? A teraz? OK, teraz będzie dobry. Uwaga, krótki film. To Jadna Panasewicz i Była Szkoła. Thank you.
tablicy mają ten kod, o którym mówiłaś, na kartkach. Teraz wam pokażę, jak ta tablica wyglądała. Mamy też takie sposoby, które odsłaniają to zaplecze. Okej, okay, dobra, to już wyłączę. Bo tutaj widzę, też się pojawia temat wizerunku, ale to Iwona zaraz tutaj też odpowie, a ja tylko pokażę wam ten... Tak. Okej, okay, układ. Układ, dam wam link do układu, to sobie go zobaczycie po prostu. Tak to wyglądało na tablicy. Możecie sobie zobaczyć, kliknąć. A, nie weszło od razu tutaj, widzę. Dobra, dostaliście do artykułu o tym wydarzeniu, o tym, co się działo, i tam wśród tych zdjęć jest tablica, w którym rozpisany jest ten kod z takimi lutkami. Dwie ręce u góry, jedna ręka u góry. Będziecie mogli to zobaczyć, a ja zaraz i tak wam to udostępnię. Jak Iwona będzie wam opowiadać o RODO i tych wszystkich wizerunkach, to ja tutaj technicznie to ogarnę. Słuchajcie, jeżeli chodzi, bo tutaj było pytanie od Katarzyny, dzięki Kasia za to jedno i drugie pytanie. Jedno to jest zgoda rodziców na udział. Najczęściej te kodwikowe akcje realizujecie w trakcie lekcji, więc też w zależności od tego, jaką macie politykę w szkole, no to albo poprosicie rodziców o zgodę na udział w zajęciach, ale to absolutnie chyba tak jak różne inne akcje, które robicie w szkole, nie wymagają czegoś takiego. Jeśli chodzi o wizerunek, to tutaj też w zależności od tego, jak w szkole macie to rozwiązywane. Pamiętajcie o tym, że najczęściej jest tak, że na początku roku szkolnego dzieci podpisują zgodę na wizerunek na różne akcje, które promują szkołę. Zobaczcie, że wy nie wysyłacie tych zdjęć dzieciaków nigdzie, poza waszymi kanałami, o czym jeszcze dzisiaj powiemy, czyli jak promować te wydarzenia, które zgłaszacie. Jeżeli ja promuję swoje wydarzenie, to promuję go w swoich kanałach, czyli na stronie szkoły, na Facebooku, szkoły, być może na blogu szkoły, czyli w miejscach, które są wam znane i które rodzicom są znane. Jeżeli tak to jest, to podpisali rodzice taką zgodę ogólną na początku, to jak najbardziej nie ma takiej potrzeby, żeby to była osobna zgoda. Nigdzie indziej tego nie wysyłacie. Jeżeli gdzieś to wysyłacie, to i tak zawsze z linkiem szkoły, ze strony szkoły, czyli z linkiem, który jest tak publicznie dostępny, a już nie wysyłać nigdzie konkretnie materiałów, więc tutaj nie ma żadnego problemu, bo tak jak mówię, przede wszystkim promujcie na swoich kanałach, jeżeli ktoś będzie chciał podbić wasze komunikaty, to po prostu weźmie link z waszej strony lub was zapyta, więc też w ogóle na spokojnie, nie musicie się tutaj o nic martwić, nigdzie nie wysyłacie zdjęć swoich dzieciaków, więc też na spokojnie. Mam nadzieję, że to też uspokaja Katarzyna ciebie. I tutaj macie, dzieciaki tańczyły do tego przepisu oddzielonej flagi, standardowo się zaczyna i ręka w górę i taki sam, i jak gdyby dzieciaki w tym scenariuszu, który pierwszy wam pokazałem, to dzieciaki po prostu tworzą swoją własną sekwencję, bo to akurat jest sekwencja, która była zrobiona właśnie w ramach Kodwika, a oczywiście tam chodzi o to, że one mogą wymyślić swój własny sposób na zatańczenie w dystansie, jak najbardziej. I jeszcze wam pokażę tego kota juniora, to na pewno. Tutaj scenariusz też kolejny. Dobra, otwórz aplikację. Już to robię. Bo w Scratchu jest pianino. Pianin sporo może się też znaleźć w ogóle w Scratchu fajnych, którym można się pobawić i poddawać tam różne dźwięki pod poszczególne klawisze i to w ogóle jest zabawa niezła. Dobra. Okej, okay, jesteśmy tutaj. O, jest. Dobra. I mamy juniorskie sztuczki. Więc chodzicie sobie i krok po kroku też jesteście prowadzeni. O, nawet jak ktoś nigdy nie miał do czynienia z Scratchem juniorem, to spokojnie też jest w stanie to zrobić. Tu jest jedna rzecz, którą chciałem podkreślić. Widzicie, tu jest Sylwia i ona też jest duszkiem, więc też jest pokazane, w jaki to sposób zrobić, żeby ona tym duszkiem była. Można mieć różne duszki w Scratchu, robiąc zdjęcia po prostu. Więc to pomaga. Tutaj jest pokazane, jak to działa, gdzie kliknąć, żeby to było możliwe. I z przesyłaniem wiadomości, więc też kolejne funkcje, jak ktoś już tam coś robił, to będzie wiedział, a jak nie, to się nauczy, że komunikaty albo
wiadomości można przesyłać i to daje więcej możliwości, jeśli chodzi o prostego Sketcha Juniora, który pozwala na to, żeby więcej z niego wyciągnąć. Więc jest skrypty po kolei to zrobić. Podobnie jest tutaj z tym pianinem, gdzie klikać też jest Scratch 2.0, ale na tym podstawowym poziomie tam nie ma jakiejś wielkiej różnicy i też można bawić się po prostu pianinem. Więc polecamy, ale to nie wszystko z tych zasobów, bo jeszcze jest zasób taki, który cały czas powstaje. Rok 2020 mamy i gdzie ja go miałem tylko. Dobrze. Już otwieram. Jeszcze chwilę, otwiera mi się okienko. O, mamy. OK. I jest kolejna strona, taka ważna, dotycząca Kodwika. Właśnie wszystko jest po polsku. Prowadzona sam jest jak gdyby pod patronatem też tutaj Ministerstwa Cyfryzacji, dlatego jest gov, więc już daję link. Kodwik.gov.pl. To jest taka strona, która działa poza Kodwikiem. Zgadza się. I no, teraz dopiero mogę. Coś mój komputer mówi do mnie, zwolnij bądź żółwiem. OK, tutaj jest i już wam pokazuję też, co na niej jest. Jest kilka fajnych rzeczy. O. Macie scenariusze dla nauczycieli, otwieracie sobie też dla dzieci, dla rodziców. No, klikaj, otwórz. Otwieraj się. Chyba wyłączę swoją kamerę, bo widzę, że moje zasoby nie pozwalają na to, żeby to płynnie działało. Przestrzelił Krzysztof kawałeczek. Okej, dobra. Więc dla każdego, i tutaj macie scenariusze, pierwsza klasa, druga, trzecia, też podziel się, czyli jakieś takie zasoby dawane przez inne osoby, 4, 6, więc ja wejdę tu w pierwszą, a tu jest super rzecz też, publikacja dla Zaprogramuj Przyszłość, ale nie tylko, generalnie jak tego nie znacie, to autorką nie jestem ja, autorką jest Iwona i daję wam link, to jest taka fajna książeczka w PDF-ie. Są też tam rzeczy, które czasami robimy na szkoleniach, ale też jakieś nowe pomysły. Czasami wystarczy kostka do gry, tak jak tutaj mam ją w ręce, nie wiem już, czy ją widać, czy nie. Nie widać, zamknąłem cię. Funkcja losowania, z którą można się pobawić, pograć, więc to po prostu nam działa do pobrania. Super, bardzo fajna, fajna rzecz. I co ten scenariusz? Scenariusze się otwierają, zobaczcie. Jest. W nowych scenariuszach macie dokładnie krok po kroku, łącznie z zdjęciami, też z Asią Panasewicz dużo robiłyśmy symulacji, żeby wszystko było pokazane krok po kroku, więc naprawdę jak sobie tam wejdziecie, to macie masę różnych fajnych aktywności do zrobienia w każdych warunkach, bo trochę taka była idea tej publikacji, żeby to było do zrobienia w każdym domu, bez specjalnych narzędzi. Niemalże z kredkami, kartką papieru, ewentualnie ze śmieciami, które nam czasem w domu zostają z czegoś, czy to z, nie wiem, patyczków, czy jakichś pojemników po serkach, po jogurtach i tak dalej. Więc tutaj jak najbardziej możecie sobie to też przejrzeć, bo mimo tego, że to publikacja taka głównie domowa, rodzinna, to na pewno na aktywności kodwikowe w klasie również się przyda. Otóż to. I ona tutaj nawet ją otwarłem, dało radę. Więc polecamy, jest jeszcze cały czas pachnie świeżością, naprawdę. Więc jak szukacie inspiracji, to tutaj je znajdziecie. O, to jest fajne. Jednorazowe w dobie procedur. Zużyć i wyrzucić. Zgniatanki papierowe w ramach jajek. Jajka dzisiaj są niekoniecznie sterylne, w związku z tym, żeby tutaj nikt nie
nie zaburzać naszej gospodarki bakteryjno-wirusowej, to można zrobić takie jajeczka z papierków po prostu kolorowych. Dobrze. To na pewno ta strona to jest ogromny zasób konkretnych, bardzo prostych pomysłów i bardzo fajnych pomysłów, bo proste pomysły są najlepsze, najfajniejsze i dają największą radość. I teraz przyszedł czas, myślę, na trochę takiej pracy kreatywnej, wiecie, tak pomyślałem. Bo słuchajcie, w tym kodwiku ta ekipa, która tam stara się to wszystko kręcić z Brukseli, tam z Europy, ci ambasadorze wszyscy, oni tam razem też się spotykają, wymyślają i stworzyli sobie takiego pomysł, żeby Kodwik miał taką maskotkę w 2020, może będzie z nami dłużej i chcę wam tą maskotkę pokazać, już to robię i będzie zadanie kreatywne po prostu dla nas. Zadanie kreatywne. A potem jeszcze sobie opowiemy o tym, jak promować wydarzenia kodwikowe. Dokładnie, bo też są materiały gotowe. Ja tak poczułem, że energetycznie się podniesiemy tym robotem. Okej, okay, jest, mam tutaj link, zobaczcie. Wejdę na Facebooka, mam nadzieję, że nie zabije mnie milionem wiadomości. Uwaga. Nie zabije. No. Coś mam, czemu się nie wklejesz? Aj. Podstawowa funkcja każdego człowieka, który pisze dokumenty w szkole, to tak nauczycielsko, na przykład IPety, bo jestem specjalny, Ctrl F właśnie mi nie chciała działać. Czyli kopiuj, wklej. Ale już się otwiera, dobra. No. Chyba wyczerpałem cały internet w weekend, nie wiem, prowadząc to szkolenie zdalne. O, już jest, dobra, udało się. Zobaczcie, tu jest taki robot. Na grupie. Tu jest oczywiście tłumaczenie, że szukają nazwy dla tego robota kodwikowego. I tu na dole będziecie mieć. Tutaj zamknę, żeby się jakieś wiadomości nie wysypały. Dobra. Tutaj będziecie mieć propozycje imion tego robota. Różnych krajów. Jak widzicie, robi Boaple i w ogóle tam różne cuda są. Więc jak macie pomysł jakiś na to, jak on mógł się nazywać, jak on może się nazywać, to możecie dorzucić. Wrzucimy im tam z pozdrowieniami z tak, Polski. Do wymyślenia imienia dla tego robocika tutaj u nas na czacie. My to sobie skopiujemy i wrzucimy jako propozycję z Polski, więc jak najbardziej. Minion, dobrze. A podoba mi się. Fajnie. Kto daje jeszcze coś, jakiś pomysł? Jest minion, a ja w tym czasie tylko jeszcze wrzucę, że ja już miniona wykorzystałem, bo wiecie, ja jestem skreczowy człowiek i po prostu wziąłem tego robota i już go sobie wyciąłem w Gimpie, w takim też darmowym programie graficznym i już mam z nim bazę do projektu na cyfrowym dialogu i wy też możecie sobie, jak ktoś lubi skreczować, to będziecie mogli sobie to wykorzystać. O, tutaj jest, ale wy go nie widzicie, dobra. Ciach, mam go. Jesteśmy tutaj. Widzę, że się pojawiają. Robi Bobby. Cody, okej. Okay. Dobra. Dzięki. Jak wam coś padnie w trakcie jeszcze, jak będziemy opowiadać o tym, jak promować i gdzie są materiały do promocji, to wam to... O, Baby Pigs. I Lucky Bot. Lucky Bot. No, ma szczęście, nie? I zobaczcie, jest już po prostu Kodwik, cyfrowy dialog. Aha, to jest inna. Dobra, to jest jeszcze coś innego zrobiłem, widzicie? Nie ten link, ale już mam robota też. To jeden link i zaraz wam je wrzucę, te linki. A drugi tutaj. Gotowy i mamy robota już jako duszka w środku. Więc też jak już będzie naszym, będzie miał swoje imię, to też będzie można coś poskraczować z nim i zrobić. O tym skraczowaniu i naszym zaglądaniu do waszych klas też jeszcze powiemy, tylko okej, okay, zobaczcie. Robot, maskotka, widzicie? Jest robot. Na razie nic nie robi, bo go nie programowałem, ale już jest w Scratchu. Takie rzeczy. No dobra, to teraz promocja. To ja się tutaj wyłączę z szerowaniem. Dobrze, Krzysztof się wyłączył, ja będę mogła udostępnić wam ekran, a potrzebuję tego, żeby jeszcze wrócić na stronę Kodwika i pokazać wam, w którym miejscu możecie pobrać absolutnie za darmo fajne grafiki, które wam pomogą promować ten projekt. No bo słuchajcie, jak już jesteśmy w tym miejscu, że zgłosiliśmy to wydarzenie, to pytanie jest, co dalej?
No to co dalej? No to przede wszystkim ono się powinno odbyć, a żeby się odbyło, to ktoś się musi o nim dowiedzieć, a żeby się ktoś musiał o nim, mógł o nim dowiedzieć, no to trzeba to wydarzenie jakoś wypromować, czyli o nim poinformować innych. Krzysztof, nie mogę udostępnić, bo mam wyszarzone. Spróbuj jeszcze raz zamknąć udostępnienie ekranu. Zrobię. Więc w razie czego będziesz ty po prostu udostępniał. W każdym razie, żeby ta promocja była fajna, no to właśnie ten zespół kodingowy przygotował masę fajnych grafik, z których będziecie mogli korzystać. I to za chwilę wam pokażemy. To ja już udostępnię swój ekran. Dobrze. Tak, dobra. Już powinniście go widzieć. Jest, czy mamy? Jeszcze chwila. Kręci, widzę. No dobra, to może ja wyłączę jednak stop sharing. Zakończę udostępnienie ekranu. O. Dobra, słuchajcie. Mam to przygotowane, więc udostępniam już ten ekran kodwikowy. Czy widać? Tak, kręci się, więc ładuje się. Jest, tak, widać, mamy to. Słuchajcie, i tutaj jest takie miejsce, pamiętajcie, w zajęcia jest dodaj wydarzenie, a w zasoby jest to, co chcemy wam też jeszcze pokazać. Jest taka zakładka Coding Home, tam znajdziecie materiały, które służą właśnie programowaniu rodzinnemu, powiedzmy tak. Więc trochę to, co przed chwilą też pokazywaliśmy w tym offline'owych scenariuszach. Jest ucz się i nauczaj. Tu są absolutnie fajne inspiracje do tego, jak zrobić takie spotkanie kodwikowe, ale to, na co chcemy zwrócić uwagę, to jest ta prezentacja i zestaw narzędzi. Wchodzimy sobie w tę zakładkę i zobaczcie, mamy tam zestaw materiałów promocyjnych, zestaw narzędzi dla nauczycieli i ulotka. Ulotka jest, i teraz wszystkie materiały są po polsku, tam gdzie to jest potrzebne. Jest ulotka na przykład wygląda w ten sposób. Można sobie ją wydrukować, ale nie trzeba, można ją po prostu wysłać. Przepraszam, była też po polsku, ja kliknęłam po angielsku. Sprawdźmy. Dokładnie, zobaczcie, macie ulotkę po polsku, czyli macie coś, co można spokojnie wysłać rodzicom, żeby wiedzieli, czym jest kodwik, w czym bierzecie udział, w czym biorą udział ich dzieciaki, a wasi uczniowie, więc to jest coś, co spokojnie można wysłać każdemu rodzicowi, czy to przez e-dziennik, czy przez maila. Bardzo proste, nic nie musicie przygotowywać. Krótka notka o tym, czym jest kodwik. Wracamy sobie. Te dwa pierwsze linki, czyli zestaw materiałów promocyjnych i zestaw narzędzi dla nauczyciela, to są linki, które się ściągną, czyli to będziemy ściągać pakiecik, czyli znów klikam w polski. Od razu mówię, że te promocyjne dla nauczyciela się bardzo pokrywają, więc zobaczycie. Jestem ciekawa, czy mi się uda otworzyć i rozpakować tutaj, żeby to było widoczne. To ja udostępnię teraz cały ekran, słuchajcie, żebyście widzieli też te narzędzia, które są cały ekran. Teraz będziecie widzieli u mnie. Zobaczcie, tu są na przykład szablon w Wordzie. Gdybyście chcieli pisać jakąś notatkę w Wordzie, to jest cały szablon, który jest do pobrania. Jest szablon w PowerPoincie, czyli prezentację można w ten sposób. Nie widać? Okej. Dobra, to jeszcze raz udostępniam w takim razie. Tak, teraz mi nie udostępnia. No dobrze, to słuchajcie, musicie, czy Krzysztof wrzuciłeś te zasoby? Tak, wrzuciłem linki, najpierw do Scratcha, a potem do... Ja też powiem, co tam jest w tych zasobach. Jest dokument taki zwykły w Wordzie, czy w jakimkolwiek edytorze tekstowym, jest prezentacja, są obrazki, jest plakat, który często się przydaje, często się też przydaje. To wszystko pokazuje. To jest ważne. Jest odznaka, czyli takie kółeczko z kodwikiem, które też można wykorzystać. Takie odznaki dzisiaj też można cyfrowo przyznawać, wysłać po prostu uczniom. To też ich bardzo cieszy. Co ważne,
Jeżeli korzystacie z różnych mediów społecznościowych, to macie gotowce, bo macie tam po prostu gotowe grafiki do postu na Facebooku, więc to jak najbardziej jest do wykorzystania. Łącznie z tekstem, słuchajcie, bo tam jest oprócz logotypów kodwikowych, które możecie wykorzystywać wszędzie, to ważne, że jeżeli tylko robicie wydarzenie, możecie z tego wszystkiego korzystać. Jest komunikat prasowy, który można dowolnie sobie przerabiać pod swoje potrzeby, ale już taki, który te kilka zdań o kodwiku wam daje jako gotowy, z którego możecie korzystać. Taki szablon, który bardzo lubimy, bo nam ułatwia i przyspiesza pracę. Są różne ilustracje, ładne, bardzo fajne, które możecie sobie też wykorzystywać do robienia swojej promocji. I do tego zachęcamy, żebyście właśnie w kanałach szkolnych, w kanałach przedszkolnych, w kanałach social mediowych, ale też na stronach internetowych, czy nawet we własnych kanałach, bo ktoś ma bloga, bo ktoś ma właśnie Facebooka, Twittera, Instagrama itd., itd. Chwalcie się tym, że bierzecie udział w kodwiku, żeby to, że faktycznie realizujecie jakieś wydarzenie, idą ze swoimi uczniami, czy z gronem pedagogicznym, albo ze swoją rodziną, żeby to była też taka wieść, którą inni widzą, którą się mogą zainspirować, zobaczyć, że faktycznie to są super rzeczy, które się dzieją i że one są wartościowe, więc do tego zachęcamy. I macie też tam taką infografikę, tak jak tutaj widzicie, gotową też z pełną informacją, jak to wszystko działa, z poszczególnymi krokami, więc możecie to zrobić. Więc jest tam naprawdę sporo i nawet te właśnie teksty gotowe do tego, żeby móc wrzucić coś, informacji. Ale jest jeszcze jedna rzecz, od której chcieliśmy zacząć, a tego nie zrobiliśmy. Już wam też pokazuję i to też jest dostępne, też możecie pokazać rodzicom albo tym, z którymi będziecie chcieli coś zrobić. Tylko wyjdę i wrócę do was, już udostępnienie ekranu. Dobrze, wróciłem i zobaczcie, jeszcze jest coś bardzo gotowego. Tak, masa przydatnych rzeczy, to prawda. Więc jest to nie przygotowane. Tylko... Nic tylko brać. OK, zobaczcie, jeszcze jest coś bardzo fajnego, gotowego. OK, startuję. Okej, bo chyba filmy się dwa włączyły równocześnie, więc już nie będę robił tego echa, ale też jest film mówiący o tym rzeczach, które pokazywaliśmy, więc cała oprawa po prostu komunikacyjna jest gotowa na wyciągnięcie ręki. Możecie brać, to jest bezpłatne, tak jak mówiliśmy, kodwik jest otwartym wydarzeniem promującym dobrą energię wokół kompetencji cyfrowych, wokół programowania, więc korzystajcie z tego wszystkiego, tych klubów jest bardzo dużo, wiemy o tym, ale trochę staraliśmy się z Krzysztofem też pokazać właśnie jakiś wybór, żeby też was nie zarzucić, chociaż wiemy, że nadal jest tego bardzo dużo, żebyście gdzieś tam, jeżeli ktoś już ma pomysł, to na pewno będzie szperał i szukał, a jak ktoś ma jakieś obawy, to żeby jakoś był ukierunkowany. Mam nadzieję, że nam się to w jakiś sposób udało zrobić. Czy my jeszcze mamy... Tak, tak, jeszcze tutaj nasza propozycja, bo tutaj Ania wywołała, jak to zrobić, żebyś się byli u mnie w klasie. No możemy być, bo pomysł jest taki, że pomimo tego, że nie będzie się jeździć teraz dużo pociągiem, to jednak kodwik będzie intensywny. I dlatego chcemy zrobić takie warsztaty, na które chcemy zaprosić waszych uczniów razem z wami, warsztaty skreczowe, bo uwielbiamy skrecza i w ogóle. To nie będę mówił, bo nie skończę. I
to nie ten moment. I w ogóle chcemy zaprosić Was i Wasze dzieciaki na taką online'ową opowieść, online'owy warsztat skeczowy. I teraz takie pytanie sonda do Was. O której godzinie jesteście z dziećmi w szkole, żebyście mogli być przy jakiejś tablicy, która udostępnia ekran i żeby dzieciaki były przy komputerach albo nawet bez komputerów, ale żeby mogły się z nami spotkać online'owo. Tak sprawdzamy, testujemy w różnych kręgach teraz z wami, skoro tutaj jesteście. Bo datę już, słuchajcie, tylko godziny jeszcze nas tutaj... Mamy. Opowiem, że... Okej, okay, różnie. Bo powiem tak, że chcemy zacząć przed Kotwikiem, zrobić pierwszy taki rozruch 7 października, a potem środy, zrobić to na pewno w środy kolejne kotwikowe, żeby było takie spotkanie dla dzieci z jakimiś niespodziankami pewnie też. Być może jakiś scratch padnie, bo już takie te rzeczy też robiliśmy, jakiś specjalny gość. Okej, okay, data, godzina. Dokładnie, data. Wyszła naprzeciw Twoim oczekiwaniom. 10:50 poniedziałek, sala komputerowa. Rozumiem, dobrze. Okej. Okay. Czyli jest to okej, okay. Będziemy to też nagrywać, ale może się uda części z Was być na żywo z nami. Różnych predyspozycji Waszych i potrzeb godzinowych i zobaczymy, coś wybierzemy. Na pewno nie dogodzimy wszystkim, nie trafimy we wszystkich potrzeby, ale tak jak powiedział Krzysztof, będziemy te zajęcia nagrywać, a co ważne, one nie będą jednorazowe, tylko będą cykliczne, więc mamy nadzieję, że nawet jeżeli na jakieś nie uda Wam patrzeć na żywo, to być może na inne uda się trafić właśnie tak w czasie rzeczywistym. Bo Kotwik ma trwać cały rok, więc będziemy to kontynuować. Tym bardziej, że wiecie niektórzy z Was, ale którzy byli w programie Przyszłość w tamtym roku szkolnym, że zrobiliśmy w maju taką wycieczkę online'ową z dzieciakami. Były warsztaty, tam 17 tysięcy wejść, po prostu z całej Polski dzieciaki były i biegały po Szczecinie z kotem i jeszcze uczyły się programowania Scratchu z naszymi trenerkami, więc było wesoło, ciekawie i chcemy z tego czerpać i tą formułę dalej kontynuować, startując właśnie kotwikowo. Jak najbardziej tak. Słuchajcie, to teraz już naprawdę, jak się dowiemy o tych zajęciach, na pewno Was z tym poinformujemy. Po pierwsze nasz Facebook, po drugie nasza strona, po trzecie na pewno do zaprogramu przyjdzie mail z taką informacją, obiecujemy. Dokładnie, a tutaj dokładnie zapowiadamy, trochę konsultując tą godzinę, bo to nie jest takie łatwe, żeby trafić do Wasze oczekiwania, staramy się właśnie porozmawiać z każdym, kto nam się tam gdzieś pojawia na horyzoncie, żeby dowiedzieć się, jak to dzisiaj też wygląda z organizacją szkoły. I na sam już koniec, bo będziemy kończyć, zmierzamy do końca, podamy Wam jeszcze, słuchajcie, informacje o tym, ja tu przerzucę slajd, taki ważny slajd, w momencie, kiedy różne informacje wrzucacie na social media, na swojego Facebooka na przykład, oznaczajcie i kodlik.eu, ale też możecie hashtagować, tutaj wrzucam hashtag kodlik.pl. To jest taki hashtag, który spokojnie mogę wpisać, będziemy też widzieć, kto pisze i udostępniać te posty w miarę naszych możliwości. I w zasadzie chyba tylko jedno pytanie sakramentalne na sam koniec. Czy weźmiecie udział w kotwiku? Powinno być tak, nie, nie wiem jeszcze. Mam nadzieję, że przede wszystkim będą te tak, ale chętnie się dowiemy, czy macie ochotę, czy czujecie się zmotywowani, z przyjemnością, czy zachęceni, czy oswojeni, czy już bez żadnych przeszkód i macie płomyk, bo to też ważne, żebyście spróbowali, tak, zdecydowanie, żebyście czuli, że dacie radę, a mam nadzieję, że my Wam też to pokazaliśmy, że dacie radę, bo to naprawdę jest czysta przyjemność. To nawet nie jest wielki wysiłek, to jest po prostu czysta przyjemność. A ponieważ tam Ania zapytała o to, czy linki znikną,
Tak, znikną, ale daję Wam dostęp do dokumentów, w którym one są. Więc jak sobie ten link skopiujecie, to będziecie te wszystkie linki, które dzisiaj były, miały dostępne. Krzysztof, to mam do Ciebie prośbę. Ja wrzucam jeszcze trzy linki, które możesz dorzucić do tego dokumentu. Tam jest lista obecności, tam jest zaświadczenie z dzisiejszego webinaru i tam jest jeszcze jeden link do Zaprogramuj przyszłość, gdzie kierujemy do artykułu, który mówi o kolejnych naszych webinarach, bo mamy kolejną serię 25, teraz już 24, bo właśnie 25 przechodzi za chwilę do historii i będzie w naszym archiwum, nagranie będzie dostępne, więc spokojnie też będzie do odtworzenia, a my zapraszamy na kolejne spotkania, kolejne tematy przed nami. Bardzo Wam dziękujemy. Kiedy następny, i to jest to pytanie, którym zawsze można zaskoczyć prowadzącego, ale prowadzący sobie za chwilę poradzi, zagadując Was tutaj, zajrzy od razu na stronę. Słuchajcie, 21 września będzie Teresa Smoleń. Czy dawniej hodowano? Kilka słów o tym, jak to wyglądało w czasach naszych rodziców i dziadków. Więc będzie sporo o fajnych zabawach, które na pewno znacie i które są Wam bliskie, a które można wykorzystać jako pretekst do wprowadzenia do hodowania. Więc na stronie znajdziecie też nasze nowy grafik webinarów. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Kodwikowo się żegnamy i pozdrawiamy kodwikowo i mamy nadzieję, że w tym kodwiku się spotkamy z Wami i jeszcze z gronem ludzi, których zaprosicie Wy. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy.